Byliście tutaj na sobotnie nabożeństwo. Witamy także serdecznie wszystkie osoby, które oglądają nas teraz przez internet. Zechciejmy ten dzień w szczególny sposób poświęcić naszemu Panu. Szczególnie oddać Mu się w modlitwie, pytać Boga, jakie ma plany względem nas, względem projektów, które dzisiaj będą tutaj przedstawiane. A teraz zechciejmy powstać i zaśpiewać ku Bożej chwale pieśń pod numerem 31. Ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie,
I zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojnom, aż po krańce ziemi łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Amen. Amen. Zechciejmy teraz skłonić nasze czoła w modlitwie. Kochany Panie Boże nasz, wdzięczni Ci jesteśmy za tą możliwość, jaką dałeś nam, aby być tutaj na tym miejscu. Dziękujemy Ci za ten kongres ASI. Dziękujemy Ci za te dni, w których mogliśmy uczyć się o Tobie. Słyszeć o wspaniałych planach i projektach misyjnych, które już są realizowane, a także które są w planach. Dobry Panie, prosimy Cię, aby Duch Twój Święty był teraz z nami, abyś przechadzał się wśród nas, abyśmy Tobie prawdziwie chwałę i cześć oddali na tym miejscu, aby nie tylko tutaj w Warszawie, ale w całej Polsce ludzie mogli usłyszeć tą wspaniałą, cudowną wieść o tym, że Jezus Chrystus powraca niebawem. Czekamy, Panie, na Twoje przyjście i prosimy Cię, aby nastało już niebawem. W Twoje ręce powierzamy się na cały czas tego dnia sobotniego, na cały czas trwania kongresu, dziękując Ci, Panie, że Ty jesteś wśród nas. Amen. Amen. Drodzy, usiądźcie, zajmijcie swoje miejsca. Przed nami czas szkoły sobotniej. A szkoła sobotnia odbywała się będzie tutaj, w jednej dużej klasie, do czego zapraszamy pastora Jacka Matera, aby przewodniczył nam w tym studium Księgi Hioba. Natomiast wszystkie dzieci obecne na sali w wieku od 3 do 11 lat zapraszamy, aby udały się z ciociami, które stoją z tyłu przy wyjściu. Ciocia Marta i ciocia Karina czekają na wszystkie dzieci i zabiorą je na specjalnie przygotowany dla nich program na pierwsze piętro do sali 102 i 103. Zapraszamy do lekcji. Moi drodzy, przypominamy sobie zapewne początek listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców przez proroków. I już samo to stwierdzenie wyraźnie mówi o tym, jak dobry i łaskawy jest Pan i ile wkłada wysiłku w to, żeby do człowieka dotrzeć. Wielokrotnie i wieloma sposobami. No i teraz, kiedy kończymy już analizę, powoli kończymy analizę Księgi Hioba, dochodzimy do wniosku, że nareszcie Bóg dorwał się do głosu. No bo panowie byli tak bardzo rozemocjonowani przerzucaniem się różnymi argumentami, że Pan Bóg naprawdę nie miał kiedy przemówić. I dopiero teraz, nie wiemy dlaczego, czy dlatego, że argumenty się wyczerpały, czy dlatego, że w końcu trzeba było wziąć oddech, Bóg wreszcie zdołał przemówić i to wśród zawieruchy, prawda? Wśród zawieruchy, jak czytamy. Bóg nie zawsze tak przemawia. Kiedy przypomnimy sobie historię proroka Eliasza, no to tam, kiedy Eliasz ucieka od Boga, prawda, chce na górę Choreb, to w końcu Bóg najpierw posilając go, prawda, to kilka razy, bo przecież trzeba mieć dużo siły, żeby od Boga uciekać, w końcu Bóg przemawia do niego takim cichym, łagodnym głosem. I Eliasz to dobrze zrozumiał. Ale wtedy, kiedy Eliasza trzeba było zabrać do nieba, to Eliasz wstępuje też wśród zawieruchy, wśród burzy, prawda? A więc różnie, różnymi sposobami Bóg przemawia, ale możemy być pewni, że zawsze dostosowuje sposób przekazu do aktualnej sytuacji i do możliwości przyjęcia przez człowieka. A więc chodzi o to, żeby po prostu człowiek dobrze na to Boże wezwanie zareagował.
Zawierucha to również dobre określenie stanu umysłu. Stanu umysłu tych ludzi, którzy toczyli spór. Bo przecież kiedy przyjrzymy się argumentom, jakie padają, to powiemy, że to, o czym myślą i w jaki sposób myślą ci przyjaciele Hioba, niczym się nie różni od jego sposobu myślenia. Oni powiadają, ponieważ spotkało cię takie nieszczęście, to znaczy, że jesteś winny. Chodzi tylko o to, żebyś się przyznał i wtedy będzie wszystko w porządku. On mówi, takie nieszczęście spotkało mnie w sposób niezawiniony, ponieważ ja absolutnie na to nie zasłużyłem. Zwróćmy uwagę, że obie strony mają dokładnie ten sam sposób myślenia, tylko patrzą na problem z dwóch różnych stron. Jedna strona mówi, mnie się to nie należy, bo ja nie spowodowałem bezpośrednio takiego nieszczęścia, a druga strona mówi, ponieważ cię to spotkało, to ci się to należy. Oni mają dokładnie ten sam sposób myślenia. To jest sposób myślenia, w którym tak naprawdę poszkodowanym jest Bóg. My oczywiście koncentrujemy się na cierpieniach Hioba, ale myślę, że warto poświęcić trochę czasu, aby zwrócić uwagę również na to, jak czuje się Bóg w czasie, kiedy panowie rozważają tę kwestię, która tam jest przedmiotem ich zainteresowania. A więc powiemy tak, że oni wyrażają się wprawdzie w odmienny sposób, ale myślą dokładnie tak samo. I pomimo tego, że ten sposób wyrażenia kwestii jest inny, nie potrafią się zbliżyć do siebie. Sądzę, że to jest dosyć istotna przesłanka, którą powinniśmy wziąć pod uwagę wtedy, kiedy toczą się w zborach różnego rodzaju dyskusje i kiedy wydaje się, że ta druga strona myśli dokładnie przeciwnie niż ja. Nie wykluczam takiej możliwości. Może tak być. Ale wcale nie musi. Być może obaj myślimy w ten sposób, tylko posługujemy się różnym aparatem pojęciowym i przez to nie możemy uzgodnić stanowisk. Zastanówcie się, kochani, czy część sporów nie wynika właśnie z tak prozaicznego powodu. No i przez to ci ludzie nie potrafią się też do siebie zbliżyć. I odnosi się wrażenie, że w chwili, w której znajdujemy się w tej chwili, a więc, że w tym czasie, a więc początek 38 rozdziału, oni już właściwie wyczerpali swoje argumenty. Już więcej nie ma nic nowego do powiedzenia, można tylko powtarzać jedno i to samo i przygniatać stronę przeciwną, a ta oczywiście będzie się bronić, również tak jak broni się Hiob. A jeśli sięgniemy na przykład do 19 rozdziału, to tam w 6 wierszu Hiob stwierdza, wiedzcie to, że Bóg niesprawiedliwie obszedł się ze mną. No, trzeba odwagi albo determinacji, albo tam jeszcze czegoś innego, żeby powiedzieć, iż Bóg mnie niesprawiedliwie potraktował. I choć oczywiście tego rodzaju odezwanie się możemy zrzucić na karb wielkiego cierpienia Hiobowego, to jednak, bądźmy szczerzy, Bóg naprawdę bardzo wiele zniósł z ust tego człowieka. Kiedy czytamy te różne wypowiedzi jego, to naprawdę budzi zdziwienie, że Bóg tak długo czekał cierpliwie, aż Hiob się wypowie, aż ci ludzie się wypowiedzą. No i teraz dopiero Bóg dokonuje pewnego skwitowania. Warto zastanowić się nad tym, ile Bóg wycierpiał w czasie mów i Hiobowych, i przyjaciół jego. No ale teraz, jak czytamy, Bóg odpowiada wśród zawieruchy, to jest drugi wiersz 38 rozdziału, i powiada Bóg, któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepatrz, jak mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Wyczuwamy tutaj nutkę ironii, chociaż Bóg nie ironizuje. Nie, ale tak to odbieramy, nie, klimat tej wypowiedzi. Moi drodzy, gdy patrzymy na to, co Bóg stwierdza tutaj, przepasz jak mąż swoje biodra, będę cię pytał, ty mnie pouczysz,
to zwróćmy uwagę, że Bóg w ogóle w całej swojej przemowie nie odnosi się do cierpienia Hioba. Tam nie ma ani jednego słowa, dlaczego on, dlaczego tak wielkie to cierpienie, jakie jest wyjaśnienie tego. Bóg nie udziela ani jednego słowa wyjaśnienia, ale coś się dzieje. I kiedy Bóg kończy przemawiać, to Hiob nagle, jak czytamy, kładzie rękę na usta i mówi, a to ja bardzo przepraszam, to ja już cofam to, co powiedziałem. Czy to nie dziwne? Ale to jest pewien typowy sposób Bożego wysławiania się, Bożej argumentacji. Bóg ma cały szereg argumentów, którymi może przygwoździć swoich oponentów. On tego nie robi. On naprawdę jest Bogiem dziwnym i posługuje się zupełnie innymi sposobami, ponieważ wie, że łatwo jest zniszczyć oponenta, ale o wiele trudniej przerobić zjadaczy chleba w aniołów, prawda? A no właśnie. I dla nas, którzy czytamy tę narrację, to Hiob jest postacią bardzo sympatyczną i całe serce nasze jest związane z nim, a tamci, o, to są prawie wrogowie. Ale Bóg tak nie patrzy. Bóg widzi w nich wszystkich swoje biedne, zgubione dzieci. Bo Hiob jest też pogubiony. Hiob też nie myśli tak, jak należy. I Bóg wie, że musi wyprostować zarówno myślenie Hioba, jak i myślenie przyjaciół. I co ciekawe, zadaje teraz Hiobowi około 40 pytań. No, możemy tam dokładnie policzyć. Hiob nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne z nich. Na żadne z nich. Wobec tego można zapytać, no Panie Boże, to po co zadawać człowiekowi takie pytania, wobec których i tak wiadomo, że on jest bezradny. No może właśnie dlatego. Nie żeby mu wyjaśniać, tylko żeby zobaczył, że naprawdę jest bezradny wobec tego, który zadaje pytania. No bo jeśli nie można odpowiedzieć na pytania dotyczące jednej tylko sprawy, stworzenia, prawda? Bo Bóg bezustannie pyta teraz o różne aspekty dotyczące jego stworzenia. Czyli tam ten krokodyl, paszcza, te hipopotam, masa i tak dalej, prawda? Takie różne rzeczy. Gwiazdy, nie gwiazdy. Żadnych innych spraw nie ma tutaj poruszonych. Tylko wspaniałość stworzenia. Ale to wystarcza, żeby Hiob nagle uświadomił sobie, że jeśli nie może odpowiedzieć na pytania dotyczące stworzenia, to jak może krytykować Stworzyciela? Skoro on nie jest w stanie wyjaśnić dokładnie, jak funkcjonuje stworzenie, to jak on w ogóle śmie wypowiadać się w sposób krytyczny o Stworzycielu? Moi drodzy, to zapiszemy na wielki plus Hioba, że on się zreflektował, prawda? Że zmitygował się momentalnie i wycofał się. Niestety dzisiaj żyjemy w zupełnie innych warunkach. I choć Bóg zaprasza ludzi również do odpowiedzi na te pytania, a bylibyśmy w stanie udzielić odpowiedzi zaledwie na kilka, to reakcja dzisiejszego społeczeństwa jest zupełnie inna. Zamiast, podobnie jak Hiob, położyć rękę na usta i powiedzieć, Panie Boże, już cichutko siedzimy, prawda, już nic nie mówimy, to ludzie zachowują się inaczej. A jak? No, mamy różne metody, które możemy nawet określić bardzo precyzyjnie. Niektórzy patrzą na Boże stworzenie i mówią, Bóg, tutaj nie ma żadnego Boga. To czasem przypomina mi taką sytuację, kiedy ktoś kupił bochenek chleba i mówił chleb. Tak, widzę chleb, ale piekarza nie widzę. Nie, piekarz nie istnieje, coś takiego. Tak się niektórzy zachowują, prawda? No to mamy taki czysty ateizm. Inni z kolei są bardziej łaskawi wobec Boga i mówią, no tak, no niby może coś tam istnieje, jakaś siła taka nadprzyrodzona, ale ona jest niepoznawalna. Nie jesteśmy w stanie poznać jej w żaden sposób. Jeszcze inni mówią, Bóg jest wszędzie, prawda? Bóg jest wszędzie, w każdym listku, w kamerze, prawda? Wszędzie jest Bóg.
Inni mówią, nie, 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 to my jesteśmy z Boga jest wszystko, prawda? Wcześniej mówiliśmy o panteizmie, teraz jest panenteizm, że każdy człowiek i każda istota jest emanacją jakąś, emanacją, wyrasta z tej samej materii Bożej. Cały szereg różnych poglądów. Między innymi mamy i ewolucjonizm, prawda, który mówi, że Bóg jest w ogóle do niczego niepotrzebny, ponieważ ta natura sama z siebie jest w stanie wyewoluować tak cudownie, że wytworzyła to, co wytworzyła. No i mamy piękne słowa apostoła Pawła, który między innymi w pierwszym rozdziale listu do Koryntian, pierwszego listu, wypowiada się o głupocie ludzi, którzy patrzą na doskonałość, cudowność stworzenia Bożego i wyciągają zupełnie opaczne wnioski, przeciwne Bogu. No, niestety tak jest. Kiedy Hiob wycofuje się ze swoich wcześniejszych oskarżeń, widzimy obraz skruszonego grzesznika. I mamy w tekście lekcji przypomniane dwa piękne zdarzenia, które również o takiej skrusze mówią. Jedno to historia zaczerpnięta z szóstego rozdziału Księgi Izajasza, gdzie młody prorok mówi o swoim doświadczeniu, o tym, że gdy Bóg zbliżył się do niego, aby go powołać, to on czuł się jak najmniejsza z mrówek wobec stwórczej potęgi Boga, wobec tej wielkości, jaką Bóg prezentuje, człowiek poczuł się zupełnie bezradny. I chwała Bogu za to, bo dopiero poczucie własnej nicości sprawia, że stajemy się wobec Boga dyspozycyjni i mówimy, no to jak już mnie tak kochasz i jesteś taki potężny w swej miłości, no to już mnie bierz i kochaj, prawda? No bo co mogę zrobić mądrzejszego niż udzielić ci takiego upoważnienia? Druga historia przedstawia Pana Boga z nieco innej strony. I to jest finał tego zdarzenia nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Piotr, znów przytłoczony możliwościami Bożymi po tym połowie ryb, powiada, no to jak już tak, to niech będzie, prawda? Odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny, ale z drugiej strony trzyma go za nogi, prawda? A więc odejdź, bo czuję doskonale, jak bardzo ja ze swoim jestestwem nie przystaję do Twojej czystości, ale z drugiej strony tylko nie odchodź nigdzie, no bo co ze mną będzie, jeśli odejdziesz? Te dwa zdarzenia, majestat Boży przedstawiony Izajaszowi, to ten Bóg transcendentny. A ten Bóg, który przedstawił się Piotrowi, to ten Bóg immanentny. To ten, o którym powiedziano, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Amen. Historia Hioba daje naprawdę pocieszenie nam, którzy przeżywamy często ciężkie chwile. Nieraz czytam tą historię, kiedy przychodzą smutki w moim życiu i nie wiem dlaczego, ale działa to naprawdę kojąco i pocieszająco. Ale Bóg dał nam także coś szczególnego, co przydaje się w ciężkich chwilach. Jest to pieśń. I pieśń jest o tyle niesamowitym darem od Boga, danym człowiekowi, że jest wspaniała dla naszej duszy nie tylko wtedy, kiedy jest źle, ale także wtedy, kiedy jest nam dobrze. Wtedy, kiedy mówimy, dobrze nam tu być. Wysłuchamy teraz trzech utworów, które wykona dla nas ku chwale Bożej kwartet Adventus. Hiob. Główna postać studium biblijnego jest znany nawet z przysłów popularnych. Chcemy zaśpiewać o kłopotach. Być może, braterstwo, nie macie kłopotów, jesteście szczęśliwi i zdrowi,
ale tak na wszelki wypadek zaśpiewamy. Spokój po walce, słońce po mgłach, ocknienie błogie po ciężkich snach. Będą na pewno czekały nas, gdy znojów życia przeminie czas. Po srogich znojach, o chłody cień, po klęskach życia, zwycięstwa dzień. Ulga, wytchnienie, radość i moc naszym udziałem, gdy minie noc. Czeka nas wkrótce wieczności blask, grzechów zgładzenie i skarby łask. Zmartwychwzbudzenie, wskrzeszenie ciał, taką nadzieję Chrystus nam dał. Bez nadziei każdy dzień, w sercu lęk i trwoga, nagle ktoś miłości swej zbawczą dłoń mi podał. To mój Pan zgładził grzechy moje. Czekam Go, gdy wróci znów, da mi niebo swoje. Dziś na Ciebie czeka też, daj mu serce swoje. Pan Ci wieczną radość da, błogosławię zdroje. To Twój Pan, to mój Pan zgładził grzechy Twoje, gdy powróci w chwale swej, da Ci niebo swoje. Nie omijaj mnie, o Zbawco, serca proszę Cię. Panie łaski życia dawco, nie omijaj mnie. Zbawco, Zbawco, serca proszę Cię, proszę Cię. Wielnuś łaską już obdarzył, nie omijaj mnie. Tam do tronu Twej dobroci duchem zbijam się. Na kolanach Boże błagam, Zbawco, ratuj mnie. Zbawco, Zbawco, serca proszę Cię, proszę Cię. Wieluś łaską już obdarzył, nie omijaj mnie.
Ty, krynico mej pociechy, szczęście, życie me. Ciebie tylko pragnę, Panie, Ciebie zdobyć chcę. Zbawco, Zbawco, serca proszę Cię, proszę Cię. Wieluś łaską już obdarzył, nie omijaj mnie. Przed nami czas apelu ewangelizacyjnego. Zwykle w zborach o tej porze kaznodzieje zachęcają nas do tego, abyśmy chętniej działali ku chwale Bożej, chętniej dzielili się Ewangelią, czytając najróżniejsze fragmenty ze Słowa Bożego, opowiadając pewne doświadczenia. Podczas kongresu ASI mamy tą możliwość, aby wysłuchać, jakie są aktualne plany misyjne, które już się zaczęły bądź są planowane na najbliższą przyszłość. Co więcej, tymi osobami, które zapoczątkowały te projekty misyjne, są zwykli wyznawcy, tacy jak każdy z nas, których pobudził Duch Święty do tego, aby zrobić coś więcej dla zbawienia bliźnich. Będziemy także mieli możliwość zebrania potem szczególnych darów na potrzeby właśnie działalności tych projektów misyjnych. Jak wygląda misja w Polsce? To przede wszystkim kontakty bezpośrednie. To kontakty z ludźmi z naszego najbliższego otoczenia, to akcje. Ale dzisiaj skupimy naszą szczególną uwagę na tym, że misja w Polsce to również tworzenie i wykorzystanie narzędzi ewangelizacyjnych. Dzisiaj będziemy przyglądać się właśnie takim narzędziom. Zobaczymy, jak Pan Bóg wyposaża swój Kościół w niezwykłe pomysły, które wykorzystane, użyte w Jego dziele mogą przynieść wspaniałe rezultaty i pozwalają w ten sposób dotrzeć do coraz szerszych grup społecznych. Pierwszym projektem, który będziemy teraz prezentować, jest pod nazwą bibliamówi.pl oraz broszury misyjne. Jest z nami Robert Kuczek, który jest z Fundacji Źródła Życia, która to też fundacja postanowiła przygotować taki projekt. Robert, po nazwie projektu domyślam się, że chodzi o pewną działalność w internecie. Pewną działalność misyjną. Powiedz nam coś więcej na ten temat. To ja może zapytam, kto z was nie wie albo nie słyszał nigdy, co to jest Google? Na pewno wszyscy słyszeli, nie mam co do tego wątpliwości. Wszyscy korzystamy z wyszukiwarki i gdy myślimy o projekcie Biblia Mówi, to ja najczęściej chciałbym właśnie zwrócić waszą uwagę, że to jest coś podobnego jak wyszukiwarka. Co prawda są tacy, którzy reklamują się, że Google nie potrzebują, ale prawda jest taka, że większość z nas szuka tam różnego rodzaju informacji i tak, żeby wam pokazać, jaki ogrom tych informacji możemy znaleźć w wyszukiwarce, to sekundkę, bo mi tutaj slajd kolejny nie chce się włączyć. O. Gdybyśmy chcieli wydrukować zawartość internetu, którą dzisiaj mamy, to, a później przeczytać tą zawartość, to zajęłoby to 57 tysięcy lat przy założeniu, że czytalibyśmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez przerwy. Możecie sobie wyobrazić, jak wiele informacji zawarte jest na stronach internetowych. I teraz pytanie, które sobie trzeba postawić, co zrobić, żeby ludzie, którzy szukają odpowiedzi na ważne pytania, pytania biblijne, mogli znaleźć te odpowiedzi tam, gdzie trzeba. A dla przykładu powiem wam, popatrzcie,
jakie są typowe zapytania, najczęściej stawiane pytania, albo zdania, albo słowa, które mają kontekst religijny. I tutaj możemy popatrzeć, czytanie na dziś, 74 tysiące ludzi w ciągu miesiąca szuka czegoś takiego, co w charakterze tekstów religijnych może znaleźć w internecie. Ewangelia na dziś 49,5 tysiąca, Pismo Święte 33 tysiące, modlitwa 18 tysięcy. Kolejne zapytania dotyczą chociażby Ducha Świętego 6600 albo na przykład 10 przykazań. 4400 osób co miesiąc wpisuje w wyszukiwarkę 10 przykazań, żeby znaleźć treść tych przykazań. A najbardziej ciekawe są kolejne dwa, popatrzcie. Co to jest Pismo Święte? 720 osób co miesiąc zadaje sobie pytanie, co to jest Pismo Święte w naszym chrześcijańskim kraju? Albo kolejne pytanie, kto jest autorem Pisma Świętego? 390 osób. Czy nie jest uzasadnione zatem, żeby te osoby znalazły właściwą odpowiedź? To, co chcieliśmy stworzyć, to jest właśnie wyszukiwarka, która działa jak wyszukiwarka tematów biblijnych. Oczywiście to, co w niej można wyszukać, różni się od zawartości internetu w taki sposób, że znajduje się tam tylko prawda. I to jest właśnie ta główna zaleta. Oczywiście później są jeszcze inne funkcjonalności, które są w przygotowaniu, ale jak do tej pory stworzyliśmy właśnie tak wyglądającą stronę, Biblia mówi, gdzie może tutaj tego tak nie widać, bo jest dosyć jasny kolor, ale to jest taki jeden duży pasek wyszukiwania, gdzie można wpisać określony temat i oczywiście wierzymy, że będziemy te treści wzbogacać, będą coraz większe i większe. To wspaniała inicjatywa, aby stworzyć coś takiego akurat w internecie, ale jest tak, że w obrębie tej inicjatywy łączy się także drukowanie pewnych broszur. Jak to się ze sobą łączy akurat, działalność w internecie i broszury? No właśnie, ten projekt jest takim wielowymiarowym projektem, ponieważ oprócz tej wyszukiwarki w internecie, ze względu na to, że co prawda liczba użytkowników internetu stale rośnie w Polsce, niemniej jakbyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia przedziałów wiekowych, to już w tej granicy między 45 a 54 lata jedynie 60% ludzi korzysta z internetu. Co oznacza, że nie możemy pominać tych 40% i później jeszcze im dalej patrzymy na starsze grupy ludzi, tych użytkowników jest jeszcze mniej. W związku z tym przygotowaliśmy kolejne elementy tego samego projektu. Jest to książka Biblia Mówi, w której znajduje się 10 rozdziałów. Tutaj tematy tych rozdziałów możecie zobaczyć. Jest to taka forma czegoś, co jest drukowane, co możemy wręczyć na ulicy komuś, może gdzieś jakiemuś znajomemu, osobie w pracy, co skieruje uwagę tych osób właśnie na te zagadnienia, ale jednocześnie na ten temat będzie można poczytać więcej właśnie w internecie. Mhm. Plan jest taki, żeby przynajmniej 30 tysięcy egzemplarzy wydać tej książeczki, żeby to była bardzo tania publikacja, ale oprócz tego jeszcze przygotowaliśmy, są w planach w zasadzie ulotki, broszury, które chcemy rozsiać jak liście na jesieni. Jest to 5 obszarów tematycznych. Pierwszy będzie dotyczył zdrowia fizycznego, drugi zdrowia duchowego, trzeci rodziny, czwarty duchowości, a piąty proroctw biblijnych. I do tego wszystkiego wierzymy, że przygotujemy to wszystko w bardzo ładnej formie. Oprócz tego planujemy również wydać 1 000 000 zakładek do rozdawania na ulicy z krótkimi pytaniami, gdzie znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu można przejść do strony internetowej i przeczytać więcej na ten temat. A jeszcze to wszystko będzie możliwe do uzyskania w takim pięknym displayu na te broszury, żebyście mogli te broszury umieścić w różnych miejscach. Robert, powiedziałeś, że pewne rzeczy są już gotowe, o pewnych mówisz, że dopiero zostaną przygotowane. Jak określiłbyś status wszystkich przygotowań akurat tego projektu? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Więc właśnie, książka będzie dostępna już od stycznia. Tu mam taki prototyp. W zasadzie
pewne egzemplarze już też będziecie mogli tutaj uzyskać podczas kongresu, a broszury są w przygotowaniu. Strona internetowa działa. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie informacje, za opis tego projektu. A teraz przeniesiemy się na chwilę poza granicę Polski. Opuszczamy nasz kraj i przenosimy się daleko, bo aż do Afryki. Magda Głąbikowska, która jest tutaj ze mną, opowie o projekcie pod tytułem Misja Afryka. Ta nazwa jest dość tajemnicza, prawda? Jest tak wielka, jak niemal cała Afryka. Co ona w sobie kryje tak naprawdę? Już tłumaczę. Misja Afryka to jest projekt, który jest zorientowany na pomoc osieroconym dzieciom w Afryce, a konkretnie w południowo-zachodniej części w Tanzanii. Projekt polega na tym, żeby wybudować sierociniec dla dzieci, a w sumie kompleks różnych budynków, które pomieszczą różne grupy wiekowe dzieci oraz szkołę, która zapewni im dobrą chrześcijańską edukację. Wszystko zaczęło się od jednej osoby, która miała taki plan, miała takie marzenie, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym dzieciom. Także wybrała Afrykę i Pan Bóg dał jej taką możliwość, dał jej taką sposobność, kiedy po śmierci swojego męża mogła przeznaczyć spadek właśnie na ten cel. Także dzięki temu można było zakupić ziemię, zakupić materiały budowlane, które były potrzebne do tego projektu. Ale potrzebne były jeszcze osoby, które od początku do końca chciałyby się zajmować, opiekować dziećmi, które tam są. Tak więc na to wezwanie, na to powołanie odpowiedział Thomas i Beata Kusel, którzy wówczas mieszkali i pracowali w Austrii, ale postanowili poświęcić się dla tego projektu, dla tych dzieci, zrezygnować ze swojej pracy, sprzedać swój dom i przenieść się tam do Tanzanii, żeby służyć tym najmniejszym. Beata i Thomas, choć o bardzo gorących sercach, nie byliby w stanie wybudować tych wszystkich budowli sami. Stąd właśnie powstał ten projekt, żeby im pomóc. Projekt, który zakłada wysyłanie grupy wolontariuszy tam na miejsce, którzy doraźnie pracą swoich rąk pomagaliby w budowie. Tak więc w 2015 roku wyruszyliśmy tam po raz pierwszy dzięki właśnie pomocy ASI Polska i zaczęliśmy budować budynek dla dzieci od 0 do 6 lat. W tym momencie, kiedy my tutaj jesteśmy na kongresie, w Tanzanii jest już druga grupa wolontariuszy, która tą pracę kontynuuje. Kilka dni temu dostałam bardzo dobrą wiadomość, że pierwszy budynek, który my zaczęliśmy rok temu, już jest gotowy i dwoje pierwszych dzieci już tam zamieszkało. Zobaczycie Amen. Ich na ostatnim slajdzie. Amen. To wspaniałe, że możecie widzieć już pierwsze wstępne rezultaty swojej pracy. Wspaniale. No, także rozumiem, że celem tego projektu jest budowa obiektu, ale czy postawienie budynku to jest naprawdę misja? Postawienie budynku to jest tylko pewien etap realizacji całego projektu misyjnego. Myślę, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, ma też w swoim sercu takie głębokie pragnienie, żeby pomagać tym najbardziej potrzebującym, osieroconym dzieciom, ale wiemy, że nie każdy z nas może to zrobić w ten sam sposób. Tak więc w różny sposób się angażujemy. Jedni wspierają ten projekt finansowo, inni poświęcają swój wolny czas, swoje dary, talenty, jeszcze inni wykorzystują swój urlop, rozłączają się ze swoją rodziną po to, żeby pojechać gdzieś tam do dalekiego kraju i budować, pracą własnych rąk wspomagać ten projekt. A są jeszcze tacy jak Beata i Thomas, którzy poświęcili całe swoje życie dla tych dzieci. Myślę, że w tym kontekście budowa budynku jak najbardziej jest misją, jest również naszym ogromnym przywilejem, dlatego że możemy tym dzieciom w rezultacie powiedzieć, dzieciom, które być może nie znały nigdy swojego taty, swojej mamy, powiedzieć, że mają najwspanialszego, najkochańszego ojca na świecie i mogą go poznać. Myślę, że też jest takie piękne porównanie w Piśmie Świętym, gdzie Pan Bóg pokazuje nam, że Kościół to jest jeden organizm, który ma różne części ciała. I każda z tych części, niezależnie od tego, jaka ona jest, jest bardzo potrzebna do tego, żeby organizm cały prawidłowo funkcjonował. Tak samo w tym projekcie. Mamy wiele osób, wiele elementów, w tym budowę budynku. I te wszystkie elementy składają się na cały projekt po to, żebyśmy mogli usłużyć tym najmniejszym. Magda, ale mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy potrzeba jechać aż tak daleko? Czy my tutaj w Polsce nie mamy dość potrzeb
w które można zaangażować się, poświęcić swoje pieniądze, swój czas, swój wysiłek. Czy to naprawdę jest niezbędne, aby jechać aż tak daleko, żeby zrobić coś dla Pana Boga? To jest bezpośrednie realizowanie polecenia misyjnego, jakie dał nam Pan Bóg. Powiedział, idźcie na cały świat. Myślę też, że jeśli tylko mamy możliwość i mamy taką sposobność, żeby robić coś dobrego, nie powinniśmy tego zatrzymywać dla siebie i patrzeć się, czy to jest tu, czy to jest tam, czy to jest gdzieś indziej. Jeśli Pan Bóg daje nam takie dary i możliwości, powinniśmy po prostu to robić. Myślę, że pięknym przykładem tutaj, który możemy przytoczyć, jest drugi projekt ASI, projekt Indie, który również polega na tym samym. Chodzi o budowę sierocińca dla dzieci, jak również szkoły. Ten projekt też jest długofalowy, wystartował znacznie wcześniej i teraz możemy patrzeć na niego już z perspektywy czasu. I wydaje mi się, że pytanie, czy warto wspierać jest takie projekty, które się dzieją za granicą, w momencie, kiedy możemy popatrzeć na Indie, nawet tego pytania nie byłabym w stanie zadać, dlatego że Pan Bóg dzisiaj daje nam oglądać takie cudowne rezultaty, cudowne efekty Jego działania tam w Indiach, gdzie dzieci, które żyły kiedyś w kraju wielobóstwa, w takich naprawdę niesprzyjających warunkach, zostały przyjęte do tego adwentowego ośrodka i dzisiaj poznają Jezusa. Poznają Go, kochają Go, pragną oddawać Mu swoje życie i mało tego, pragną Mu służyć. Pragną podążać za Nim, wybierają takie zawody, którymi mogą usłużyć innym. Stają się pastorami, pracownikami biblijnymi, pracownikami medycznymi po to, żeby dalej pójść w głąb Indii i opowiadać o tym cudownym Jezusie, którego poznali. Tam, gdzie my, biali Europejczycy, może nie do końca jesteśmy w stanie dotrzeć, te dzieci dalej kontynuują tą pracę. Także to jest przepiękne, że Pan Bóg daje nam oglądać te efekty. I myślę, że dla dzieci w Tanzanii Pan Bóg również przygotował podobne rzeczy, bo jak wiemy, wszystkie dzieci kocha tak samo. I mam nadzieję, że wiele cudów jeszcze tam się wydarzy. A każdy z nas, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, może być częścią tego pięknego doświadczenia. Ten projekt, Misja Afryka, drugi projekt, o którym mówiłaś, Misja Indie, oba bardzo pięknie pokazują ideę ASI. Czym tak naprawdę jest Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw? Pan Bóg dał pomysł jednej osobie, może dwójce, może jakiejś grupie, dał im pragnienie, powołał ich do tego, aby zajęli się jakimś obszarem, w których rozwinięcie działań misyjnych może przynieść wspaniałe rezultaty. Ale te osoby nie są w stanie wykonać tego projektu same. Potrzebują pomocy. Potrzebują osób, które przyjadą, wesprą je. Potrzebują środków na wykonanie tego projektu. I właśnie dlatego tu jesteśmy. Właśnie dlatego działa, istnieje ASI w Polsce, jak i na świecie, aby razem uczynić więcej. Dziękuję Ci. Pozostajemy przy dzieciach, ponieważ teraz przed nami Alicja Bylina będzie mogła zaprezentować kolejny projekt, tym razem akurat z naszego polskiego podwórka, który dotyczy dzieci. Alicja, projekt nazywa się Plan Zbawienia w 3D. No, przyznam, że brzmi to jak tytuł jakiegoś filmu dla dzieci, ale co to tak właściwie jest? Nie, to nie jest film w 3D. To jest wystawa i w zasadzie nawet na ostatnim etapie przygotowań troszeczkę zmieniliśmy jej tytuł, żeby był bardziej przystępny właśnie dla dzieci spoza naszego kościoła i nazwaliśmy tę wystawę Podróż w czasie. Jest to wystawa skierowana do najmłodszych, do dzieci szkolnych i przedszkolnych. I podróżujemy z dziećmi w czasie, pokazując im plan zbawienia. Taki jest cel tej wystawy, aby przedstawić dzieciom historię zbawienia i podróżujemy od buntu w niebie po powtórne przyjście Pana Jezusa. Przyznaję, że tematyka bardzo ciekawa, ale czy wystawa, coś w formacie ekspozycji nie jest czymś nudnym dla dzisiejszych dzieci, dla dzisiejszej młodzieży?
Nie jest to nudne, nie ma tam absolutnie nudy. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach, jest to wystawa taka aktywna, dlatego że dzieci nie tylko coś oglądają, ale jest tam bardzo wiele zabaw, które właśnie obrazują te nauki, które chcemy dzieciom przekazywać. Ponieważ są to bardzo ważne nauki i dzieci, które nie znają Pisma Świętego, niekoniecznie zrozumiałyby samo opowiadanie, więc oprócz tego, że jest przewodnik, który dzieciom opowiada, to są też bardzo, bardzo różne aktywności, gry, zabawy, przez które dzieci mogą poznać Pismo Święte. Niektóre po raz pierwszy w ogóle do ręki brały Pismo Święte. Mogą dowiedzieć się czegoś więcej o Panu Jezusie, który jest naszym przyjacielem, do którego możemy przyjść z różnymi sprawami, możemy się modlić, wyznawać grzechy, uczą się kontrolować swoje emocje, więc jest to taka bardzo aktywna wystawa. O, wspaniale. Słyszałem tylko także o pewnych prezentach, tak, które właśnie tam ponoć dajecie. Właśnie chciałam to dopowiedzieć, że po kilku stanowiskach, na których różne elementy dzieci poznają, tak jak powiedziałam, od buntu w niebie, poprzez stworzenie świata, potop i różne historie biblijne, na koniec, na ostatnie stanowisko, do dzieci przychodzi Pan Jezus, ubrany w białą szatę, w koronie i właśnie daje im prezenty. Są to przede wszystkim korony dla zbawionych. Pan Jezus wręcza im korony, dzieci sobie te korony ozdabiają. Jezus wkłada im je na głowę i na koniec robią sobie wspólne zdjęcie. Otrzymują dzieci również książeczki, które mówią o Panu Bogu, a dorośli, którzy są z nimi, również otrzymują między innymi książkę Droga do Chrystusa. Właśnie wspomniałaś o dorosłych. Jak reagują na to rodzice? Ponieważ no, jak przychodzą i zostawiają powiedzmy swoje dzieci akurat na wystawie, co wtedy się z nimi dzieje? Gdzie oni idą albo czy obserwują? Co się z nimi dzieje? Tak, dzieci generalnie, bo różnie bywa w zależności od wieku, ale na ogół dzieci przychodzą razem z rodzicami. Wiecie, jak przygotowywaliśmy ten projekt, z gorącymi modlitwami mieliśmy pewne obawy, jak to będzie, bo to jest taka ewangelizacja wprost. Mówimy tam konkretnie bardzo o Piśmie Świętym, o Panu Bogu i zastanawialiśmy się właśnie, jak to będzie, jak dorośli będą reagować. Przygotowaliśmy regulamin, który każdy rodzic na początku ma obowiązek przeczytać. Dowiaduje się z tego regulaminu, że jest to impreza chrześcijańska. I powiem szczerze, że bardzo, bardzo mało osób reaguje negatywnie. Zdecydowana większość dorosłych nie tylko pozytywnie reaguje, ale wręcz uczestniczy razem ze swoimi dziećmi w wystawie, oglądają, przyglądają się, przysłuchują. Mam świadomość, że dla niektórych dorosłych to też są tak naprawdę nowe informacje, które mają okazję poznać. Nawet mieliśmy taką sytuację właśnie w jeden dzień, kiedy tę wystawę prowadziliśmy, że pewna mama, kiedy pytała, bo ludzie pytają, kim jesteśmy, dlaczego to robimy, jedna mama stwierdziła, że ona koniecznie chce ze swoją rodziną przyjechać na taki obóz rodzinny i wziąć udział też w takiej wystawie, nie tylko właśnie jako uczestnicy, ale chce wziąć udział w obozie po to, żeby dziecko mogło właśnie wzrastać w takiej atmosferze nie tylko życia dla siebie samego, ale żeby mogło uczyć się robić coś dla innych. Świetnie. Wspomniałaś właśnie o obozach rodzinnych. Rozumiem, że jest to pewien pomysł, który ewoluował na podstawie obozów misyjnych, które były przeznaczone dla rodzin, prawda? Wspaniale. Zatem, Alicjo, dziękuję Ci bardzo za tę prezentację. Jeszcze jedną rzecz, jeśli mogłabym powiedzieć, bo to jest nowy projekt i to, co jest dla nas takie najważniejsze w tym projekcie, to właśnie, że Pan Bóg otwiera nowe pole misyjne i to zobaczyliśmy. Do tej pory jakby nie wychodziliśmy w tym kierunku takiej pracy bezpośrednio dla dzieci spoza kościoła, raczej skupialiśmy się na naszych dzieciach wewnętrznie, ale zobaczyliśmy, że Pan Bóg otwiera nowe drzwi do misji, otwiera je szeroko, reakcje, z którymi się spotkaliśmy, były naprawdę bardzo pozytywne. Jest to innowacyjny projekt, czegoś takiego do tej pory nie było, ale to, co jest dla nas cenne również, jest wyrażone w 8 psalmie,
gdzie jest napisane: sprawiłeś, że nawet usta dzieci oddają ci chwałę na przekór twym przeciwnikom. I kiedy mieliśmy obóz rodzinny, to widzieliśmy, jak nasze dzieci w bardzo prosty sposób mogły głosić Ewangelię innym dzieciom. I to było wspaniałe doświadczenie. Wspaniale, chwała Bogu. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. A teraz coś o misji zdrowia. Ale inaczej niż zwykle. Nie będziemy dzisiaj mówić o klubach zdrowia, ale kiedy na podium wychodzi Marysia Jaworska-Trzop, to znaczy, że będzie mowa o młodzieży. Tak, bardzo dobrze. To na pewno znaczy, że Marysia będzie mówiła o młodzieży. Tytuł twojego projektu, Marysiu, to Młodzież w misji zdrowia. Ale nurtuje mnie pytanie, jak chcesz zaangażować młodzież w misję zdrowotną? Przecież to generalnie zdrowie jest takim obszarem, które młodzież mało interesuje tak naprawdę. A ty jeszcze chcesz nie tylko zainteresować młodzież zdrowiem, ale jeszcze zaangażować młodzież w misję zdrowotną. Jak ty chcesz tego dokonać? Wiesz, no przede wszystkim wierzę, że to Bóg angażuje młodzież do misji. I my z mężem prowadzimy przez kilka lat już obozy dla młodzieży, sportowo-misyjne. I angażujemy młodzież w różnego rodzaju misje. Próbowaliśmy najróżniejszych metod, tego wszystkiego, co istnieje, i to jest super. To było wielkie błogosławieństwo. Natomiast zauważyliśmy takie problemy, że po pierwsze młodzież dość łatwo się zniechęca. No bo to jest też taki wiek, prawda, że kiedy spotykamy się z odrzuceniem, jest tak, trudno to znieść. I z drugiej strony młodzież też często sama ma bardzo wiele problemów. Takich, że czasem ciężko jest wyjść do kogoś i mówić mu o Bogu, kiedy ja sam nie jestem pewien, czy jak to wszystko wygląda, jeszcze nie doświadczyłem tego tak naprawdę w moim życiu. I dlatego modliliśmy się bardzo i przyszedł taki pomysł około 2,5 roku temu, żeby stworzyć wystawę Expo Zdrowie dla młodzieży. Expo Zdrowie to jest fajna sprawa. Ludzie przychodzą, angażują się, cieszą się, żeby była taka wystawa, która będzie mogła być poprowadzona w całości przez młodzież, nawet nastoletnią, i skierowana do młodzieży z zewnątrz, tą, którą możemy spotkać na ulicach czy w szkołach. I wizja na początku była taka, żeby to było takie zwykłe Expo Zdrowie, natomiast z czasem to się rozszerzało. Bóg stawiał na mojej drodze różne osoby, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Też dziękuję Bogu za to, że mogłam z Beatką Śleszyńską od początku współpracować. Ona jest kierownikiem Sekretariatu Zdrowia przy Zarządzie Kościoła. To jest wielki przywilej i wielka radość. I po przez te 2,5 roku modlitw, myślenia nad tym, pracy, rozmów z różnymi ludźmi, Bóg dał pewną wizję, która teraz już się dość mocno krystalizuje, już te prace są bardzo zaawansowane i też przez ten cały czas mogłam widzieć ewidentne Boże działanie. Na przykład ostatnio tak bardzo mocno się modliłam: Boże, potrzebuję grafika, potrzebuję kogoś, kto będzie mógł zrobić grafikę na poziomie, naprawdę taką, która będzie ładna, która będzie pociągająca dla młodzieży. I w niesamowitych okolicznościach Bóg dał mi poznać człowieka, który niedawno nawrócił się, przez kilka lat pracował tworząc gry komputerowe i teraz miał takie ogromne pragnienie, żeby ten swój talent użyć w pracy dla Boga. I naprawdę niesamowita sprawa. Takich doświadczeń jest bardzo dużo. Mogłabym tutaj wiele opowiadać. I ostatecznie jest to taki pomysł, żeby to była wystawa Expo Zdrowie dla młodzieży w formie gry. O, coś ciekawego. Tak jest. Coś, co będzie atrakcyjne, ciekawe, ale też proste i edukacyjne. Zarówno dla tych, którzy przychodzą, ale też dla tych osób, które to prowadzą. Więc mówimy tutaj o kolejnym narzędziu ewangelizacyjnym, tym razem skierowanym do grupy, którą chyba najtrudniej dzisiaj jest pozyskać, ale na której tak bardzo nam zależy, do młodzieży. Ale ten projekt stworzenia gry o nazwie... Odpal rzeczywistość, gra o życie. Gra o życie, odpal rzeczywistość, nie jest skierowany tylko do młodzieży, która nie zna Boga. Ten projekt angażuje naszą młodzież do tego, aby swoim rówieśnikom przedstawiała wspaniałe prawdy, które znamy, tak naprawdę skoncentrowane na naszym centrum dowodzenia. To za chwilkę o tym powiesz więcej. Ale nie tylko o tym tak naprawdę. Coś dużo więcej kryje się
za tym pomysłem. Tak, już opowiem troszkę więcej. Tu można by bardzo dużo opowiadać, tak. Natomiast ja taką pigułkę tylko przedstawię. Pomysł jest taki, że osoby przychodzą do punktu, który nazywa się rekrutacja i zostają rekrutowani do misji. Misja polega na tym, żeby obronić centrum dowodzenia, którym jest mózg. Stanowiska są... może jeszcze wcześniej. Dostają kartę gry. To jest taki pierwszy szkic. On nie jest dokończony, nie jest doskonały, natomiast tak troszkę, żeby tylko było, można było zobaczyć. Dostają kartę gry i z tą kartą gry muszą przejść wystawę między stanowiskami, dowolnie się poruszają i mają do wykonania różne zadania, czyli zyskują wiedzę, ale też mają do wykonania zadania. Muszą też sprawdzić siebie przy okazji, albo mogą sprawdzić siebie, jak to wygląda w ich sytuacji i dostają praktyczne takie informacje, co mogą zrobić w swoim życiu, żeby bronić to centrum dowodzenia. I teraz tutaj są banery, tak, to jest jedno stanowisko. Każde stanowisko będzie miało baner jasny i baner ciemny. Baner ciemny pokazuje zagrożenia związane z daną zasadą zdrowia. Czyli tutaj akurat mamy zasadę zdrowia, jaką jest odpoczynek i mamy manipulację nawigacją. Czyli wszystko, co może się wydarzyć, co może spotkać młodzież, kiedy sobie odpoczywa, beztrosko po prostu odzyskując siły. Natomiast drugi baner to jest bezpieczny odpoczynek, czyli jak odpoczywać, żeby to było bezpieczne, żeby to było konstruktywne, żeby to naprawdę był odpoczynek. Jest to szerokie ujęcie tematu, ponieważ... Skupiliśmy się nie tylko na zdrowiu fizycznym, czyli na tym, żeby się ruszać, żeby jeść, tylko też włączyliśmy do tego takie tematy jak na przykład elektrosmog, o którym się mówi niezbyt wiele, kwestie gier komputerowych, uzależnienia od mediów, presji rówieśniczej, ogólnie relacji między ludźmi. Czyli tak naprawdę tematy bardzo mocno związane z codziennością młodzieży, z ich życiem. Dokładnie tak. No, pracujemy z młodzieżą, więc troszkę wiemy, jak to wygląda. Mogliśmy to poznać z drugiej strony, dlatego ta gra wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Co jeszcze jest? To jest taki znak, na razie tak to nie będzie wyglądało, natomiast idea jest taka, że młodzież spotyka się z różnymi takimi zagrożeniami. Na przykład tutaj mamy niekontrolowany transfer danych. Czyli co się dzieje, takiego? Kiedy nasz umysł jest wyłączony, natomiast my wystawiamy się na pewne treści, które jednak trafiają do naszej głowy, są kodowane. I na koniec jest taka skrzyneczka tutaj, jest odpalenia rzeczywistości. Na koniec każda osoba po tym, jak zagrała w grę, może podjąć decyzję, czy chce zacząć w życiu bronić swoje centrum dowodzenia, czy chce odpalić rzeczywistość. Czy chce bronić swój mózg. Nie wiem jak wam, ale mnie bardzo się podoba ten pomysł, ponieważ... Nareszcie mamy narzędzie, które jest niezwykle ciekawe, dostosowane do młodzieży na jej poziomie, związane z jej zainteresowaniami i z jej potrzebami. Marysiu, ale czy ta gra niesie ze sobą jakikolwiek czynnik duchowy? Czy mówi tylko o tym zdrowiu na poziomie fizycznym? No nie, no tak jak już powiedziałam, całego człowieka to obejmuje. Jest to gra o życie. Czyli o życie w obfitości, można powiedzieć, jak to słowami Jezusa, na tej ziemi, czyli o lepszą jakość życia tutaj na ziemi, ale też jeżeli mózg jest bezpieczny, mózg jest chroniony, to młodzież ma szansę, większe szanse podjąć decyzję o życiu wiecznym. Też dowiadują się tam praktycznych rzeczy. Mnie zawsze uderzało w życiu to, że treści, które nie są zgodne z Biblią, są z taką pewnością, z taką odwagą umieszczane wszędzie dookoła nas. I my chcemy umieścić w tej grze właśnie treści związane z Biblią, z tym, że potrzebna jest modlitwa, z wiarą, z tym, że istnieje prawda, z taką całkowitą pewnością na banerach, gdzie będzie można to przeczytać, będzie można się nad tym zastanowić. Też wystawa zadaje bardzo wiele pytań, więc młoda osoba wychodząc z takiej wystawy będzie musiała się nad wieloma rzeczami zastanowić, jak to wygląda u niej w życiu tak całkiem praktycznie. I może ostatni slajd. Z tyłu na mojej koszulce jest taki sam napis jak tutaj, życie ma sens, czy już go odnalazłeś, odnalazłaś. Myśleliśmy, że super by było też połączyć tą wystawę z tą akcją Książki Roku, która teraz jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawy pomysł. Tak, to jest bardzo atrakcyjna Książka Roku, ale też jest takie pytanie, po co ja mam odpalać rzeczywistość, po co mam dbać o siebie, nawet o swój mózg,
jeżeli w tym życiu nie ma jakiegoś głębszego sensu. Dokładnie. Natomiast to życie ma bardzo głęboki, niesamowity sens, który przygotował Pan Bóg i o tym chcemy też młodzieży opowiadać. Chcę Wam powiedzieć, że Marysia marznie tutaj w tej koszulce z krótkim rękawkiem po to, żebyście mogli zobaczyć, jak będą wyglądały przygotowane specjalnie do użycia w tej grze koszulki. Powiem Wam, drodzy, że jestem bardzo zbudowana i tym projektem, i projektem dotyczącym planu zbawienia dla dzieci w 3D, o którym przed chwilą mówiła Alicja, ponieważ oprócz tych ewangelizacyjnych wymiarów, tych przedstawionych dwóch narzędzi misyjnych, jest tutaj jeszcze ten jeden dodatkowy, że oba te projekty skonstruowane są w taki sposób, aby zarówno nasze dzieci, jak i nasza młodzież mogły zaangażować się dla ratowania swoich rówieśników. I powiem Wam, że byłam uczestnikiem tego obozu rodzinnego, na którym wystawa Podróż w czasie była testowana w tym roku. I widziałam swoje dzieci zaangażowane w tą misję, z jaką radością wracały, z jakim zaangażowaniem działały. To były niesamowite rzeczy. Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu, że wyposaża nas w takie pomysły, w takie projekty, które mogą być narzędziem ewangelizacyjnym i na zewnątrz, i wewnątrz, bo bardzo nam tego potrzeba. Wspierając finansowo takie projekty, możemy mieć swój udział, swoją cegiełkę w rozwoju tego dzieła. Dziękuję Ci. Do tej pory mieliśmy możliwość wysłuchania informacji o projektach, które najczęściej są realizowane przez jakąś grupę osób. Natomiast co może zrobić jedna osoba? Przed nami stoi Sandra Początek, która wpadła na taki pomysł, co może zrobić jako jedna i założyła Klub Niezwykłej Mamy. Sandra, jak słyszę hasło Klub Niezwykłej Mamy, kojarzy mi się to z Klubem Zdrowia. O co w zasadzie chodzi? Tak, odrobinkę wzorowałam się na Klubie Zdrowia, ale nie o to mi chodziło. Chciałam założyć klub dla rodziców, dla mam. Chciałam pokazać w moim mieście, że można wychowywać dzieci razem z Panem Bogiem. I od wiosny prowadzę zajęcia dla rodziców, w sumie najczęściej dla mam, chociaż przychodzi jeden tata z córką i jedna babcia z wnuczką. I na tych zajęciach właśnie staram się pokazać, jak można wychować dzieci z Panem Bogiem. Świetnie. Zatem jaki program masz w tym swoim klubie? Na naszych zajęciach zawsze jest prelekcja dla mamy. Rozmawiamy o wychowaniu, o zdrowiu, o rodzicielstwie, ale też nie brakuje zajęć dla dzieci. W tym wszystkim staram się podkreślać, jak bardzo ważne jest trzymanie Pana Boga za rękę. Staram się też, by zajęcia dla dzieci były właśnie ukierunkowane na Pana Boga. No właśnie, słyszałem, że sam klub to nie jest wszystko, jeśli chodzi o tą działalność twoją, której się podjęłaś. Powiedz nam coś więcej, co więcej robisz, jeśli chodzi o ten klub? Można powiedzieć, że każdy rodzic może być niezwykły. I każdy może być niezwykłym rodzicem, niezwykłym człowiekiem, jeżeli będzie się trzymał Pana Boga. I o to w tym wszystkim chodzi. I często właśnie pytałam Pana Boga, co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze niezwykłego mogę dla Ciebie uczynić? I Pan Bóg podsunął mi pewien pomysł i od jakiegoś czasu prowadzę również bloga dla rodziców. Na blogu również umieszczam treści o wychowaniu, ale właśnie w kontekście również podejścia do Pana Boga. Od czasu do czasu prowadzę również warsztaty w zborach na temat rodzicielstwa i wartości duchowych. Jak bardzo często o tym zapominamy, aby nawet w naszym kościele wychowywać w wartościach chrześcijańskich nasze dzieci. Świetnie. Niemniej jednak, nie wiem, drodzy, czy wszyscy wiecie o tym, że Sandra jest mamą dwójki dzieci. Co więcej, opiekuje się nimi, nie posyła gdzieś tam do żłobka, tylko można powiedzieć, że ma taką pełne ręce roboty, tak bym mógł to określić. Więc jak znajdujesz na to wszystko czas? Tyle się słyszy, że brakuje nam czasu, a jeszcze jak przychodzą dzieci i mąż wraca z pracy i trzeba mieć obiad, no to jak ty jeszcze znajdujesz czas na klub, na prowadzenie bloga? Jak to jest możliwe?
mój tata, kiedy nie radziłam sobie w szkole, zawsze powtarzał mi: Sandra, chcieć to znaczy móc. Wtedy nie chciałam się uczyć, więc mi nie szło, ale teraz chcę ewangelizować i dlatego mi idzie. Dzieci są Bożym błogosławieństwem i myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie, jeżeli czytacie uważnie Biblię. Tak samo praca jest Bożym błogosławieństwem, szkoła. Dlaczego Boże błogosławieństwa miały być przeszkodą w głoszeniu Ewangelii? Więc to chyba pytanie troszeczkę nie na miejscu, Maćku. Przepraszam, poprawię się na drugi raz. No właśnie, więc powiedz nam troszkę więcej o tej motywacji. Co tobą kieruje, aby właśnie prowadzić ten blog, prowadzić ten klub? To będzie troszeczkę przyziemne, ale szczere. Jeżeli chodzi o założenie klubu, to bardzo chciałam poznać inne mamy, żeby mieć z kim porozmawiać w piaskownicy. Ale też chciałam zrealizować swoje inne marzenie ewangelizacji z moimi dziećmi i naprawdę bardzo się boję, kiedy oni rozbiegają się na jednej z głównych ulic w Katowicach, mają 3 lata i półtorej roku i wręczają z radością innym ulotki, a ja gubię ich, moim wzrokiem ich nie ogarniam i nie wiem, gdzie są. Dlatego modliłam się: Panie, pokaż mi sposób ewangelizacji, który mogę wykonywać razem z moimi dziećmi. No i właśnie razem z moimi dziećmi uczęszczamy raz na 2 tygodnie na klub mamy i tam głosimy nie tylko ja, ale i moje dzieci. Świetnie. Czy możesz nam powiedzieć już o jakichś rezultatach prowadzenia tego blogu i klubu? Czasu jest naprawdę niewiele, bo może zaczęliśmy od wiosny, ale mieliśmy przerwę wakacyjną. Na pewno widać, że zawiązała się już grupa mam, które ze sobą zaczynają się przyjaźnić, zaczynają się już umawiać, spotykać, więc na pewno jakiś cel jest osiągnięty. Na pewno też literatura wręczana rodzicom. Każdy, kto przychodzi do nas, dostaje pakiecik z kolorowankami, przysmakami z Primaviki na przykład, ale też na przykład z książką duchową, do każdego to trafię, więc na pewno już są jakieś rezultaty, a na pewno chcę zrealizować cel taki, żeby te dzieci, które przychodzą, mogły oddać swoje życie Jezusowi, bo już takie małe dzieci mogą i już teraz chcemy uwrażliwiać je na to, żeby oddały swoje serca w rękę Pana Boga. Dziękuję Ci. Sandra jest żywym przykładem tego, że można być matką, żoną, można mieć, powiedzmy, pełne ręce pracy codziennie, ale z drugiej strony, jeśli człowiek ma gorące serce, to jest w stanie pomimo najróżniejszych obowiązków coś zrobić dla Pana Boga, coś zrobić dla swojego społeczeństwa. Sandra, naprawdę dziękuję Ci za to, co powiedziałaś nam, za ten projekt. Dziękuję. Moi drodzy, słyszeliście tutaj o projektach realizowanych przez całe grupy. Słyszeliście o tym ostatnim projekcie, który realizuje jedna osoba. A teraz mamy możliwość wysłuchać projektu, który realizuje zbór w Jaworznie. Drużyna Pathfinder, nie ADS. O co chodzi? Tak, jest to wyjątkowa drużyna, dlatego że pewnie można sobie zadać pytanie. Mamy wiele drużyn Pathfinder w naszych zborach, ale tutaj chciałbym podkreślić, że ta drużyna jest wyjątkowa, bo ona składa się z dzieci z kościołów innych, spoza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jako zbór już od jakiegoś czasu organizujemy spotkania paczkowe, tak je nazywamy. Polega to na tym, że ewangelizacja rusza od grudnia i trwa gdzieś do lutego albo do marca. Na takie spotkanie średnio przychodzi od 50 do 70 dzieci wraz z rodzicami. I na tym spotkaniu rozdajemy zaproszenia dzieciom na spotkania religii. W tym roku zebrała nam się grupka około 30 dzieci, z czego 16 ukończyło, na końcu dostało Biblię jako ukończenie tego programu. Cyklu. Tak. I powstało pewne pytanie. Nadeszły wakacje, a wakacje kojarzą się z takim okresem takiej trochę ciszy, przestoju. I mówiliśmy, że nie chcemy stracić tych dzieci. One przez cały rok od zimy cały czas przychodzą do kościoła. I myśleliśmy, co można zrobić. I Pan Bóg podsunął taki pomysł, bo nie mieliśmy ani czasu, ani tak właściwie ochoty, ani nawet jakiejś nowej inicjatywy, żeby tworzyć czegoś, jakiejś organizacji. Więc posłużyliśmy się już gotową organizacją Pathfinder, żeby właśnie stworzyć dla dzieci czas taki letni. Tak powstał pomysł.
To jest niesamowite. Słyszeliście? 50 do 70 dzieci przychodziło na programy. Grupa kilkunastu osób została, żeby kontynuować lekcje religii w naszym kościele. To jest niesamowite. I później ten pomysł, żeby w wakacje kontynuować tą pracę. Jak to wygląda teraz dalej w praktyce? Jak realizujecie ten projekt drużyna Pathfinder, nie ADS? Wygląda to tak, że gdy ukończyliśmy kurs religii, przedstawiliśmy, na czym polega program Pathfinder, takiego harcerstwa adwentystycznego. I gdy zgłosiła się grupka około 20 dzieci, pojechaliśmy z nimi na biwak do Suchego Boru. Po tym biwaku już wiedzieliśmy, kto jest zainteresowany Pathfinder, a kto nie. Na tą chwilę mamy około 12 dzieci, 12-13 dzieci i mieliśmy około 8 zbiórek. I co jest bardzo ciekawe, nawet ostatnio miałem telefon od kilku rodziców, dzwonią i się pytają, czy w tą sobotę dzisiaj jest spotkanie Pathfinder, dlatego że dzieci się dopytują, a jednocześnie w mieście jest jakieś spotkanie mikołajkowe, że dzieci nie chciałyby tego stracić. To było dla mnie takie bardzo ważne. Dzieci same pytają, na przykład jak nie mieliśmy przez jakiś czas zbiórki, pytają się, kiedy zbiórka? Kiedy znowu to będzie? Jest to niesamowite. Czy mogą to inne zbory realizować? To u nas już jest w pewien sposób wypracowane, ale jest na przykład jeden zbór na południu, Jastrzębie, gdzie też rozpoczęła taką pracę najpierw z paczkami i też ukończyło z około 5 albo 7 dziećmi coś takiego, więc myślę, że jest możliwe. A co chciałem jeszcze powiedzieć, na pewno bardziej jest możliwe dla zborów, które posiadają drużynę Pathfinder. Dlaczego by nie promować swojej drużyny? Można to robić na różne sposoby. Uważam, że nasze drużyny, one nie odbiegają od tego harcerstwa, które jest w świecie, a zaraz o tym powiem, ale czasami naprawdę łatwiej jest dzieciom zaprosić dzieci niż nawet dorosłym zaprosić naszych przyjaciół na różne programy. Także jeżeli komuś z Was podoba się taka idea, podoba się taki projekt, to po nabożeństwie możecie znaleźć Mariusza, zapytać go o szczegóły, bo na pewno to, co słyszymy, jest wielką inspiracją do tego, żeby działać, żeby próbować, żeby znaleźć jeszcze jeden sposób na to, aby dotrzeć do dzieci i ich rodziców poprzez dzieci. Mariusz, co jeszcze byś dodał, żeby już tak na 100% przekonać nas, że warto w taki projekt inwestować? No w tak krótkim czasie nie wiem, czy mi się to uda. Dlaczego warto? To jest pewnego rodzaju paradoks. W zborze mamy jedno dziecko od osoby, która jest ochrzczoną, mamy tylko jedno dziecko, tak jakby jedno dziecko adwentowe. A w drużynie mamy 12 dzieci, które są spoza kościoła. Tutaj na zdjęciach widzieliśmy, też zorganizowaliśmy takie spotkanie jak Dzień Dziecka. I na ten Dzień Dziecka zaprosiliśmy, łącznie miało być około 80 ludzi, tam dzieci z całego roku plus rodzice. Wyobraźcie sobie, że dzieci pozapraszały dzieci i na to spotkanie łącznie zebrało się 140 osób. Niesamowite. W malutkim zborze, ulica, musieliśmy nawet wynająć taką ogromną zjeżdżalnię dmuchaną. Druga sprawa, co było bardzo ciekawe, gdy podawaliśmy regulamin, co jest bardzo istotne przy takiej dużej grupie, to w pewnym momencie, wiadomo, był zbór, sala wypełniona i w pewnym momencie powiedzieliśmy, no złożymy modlitwę Ojcze Nasz. I wyobraźcie sobie, że taka trochę konsternacja, ja też sobie myślę, co to będzie, czy tylko ten z mikrofonem będzie się modlił. I wyobraźcie sobie, że idzie modlitwa Ojcze Nasz, wszystkie dzieci, te, które uczęszczały, które miały związek jak chórem, jednym głosem Ojcze Nasz, a rodzice cisza, rodzice nie znają. Dzięki temu mamy kontakt niesamowity z rodzicami. Powiem wam jedno króciutkie tylko doświadczenie. Przyszła też pewna taka rodzina do naszego zboru i na wydawcy żywności, gdy puściliśmy film Ludzie Adwentyści, usłyszała pierwszy raz o sobocie. Podeszła do mnie, zapytała, czy sobota, jak z tym jest. Ja pokazałem jeden tekst, w Piśmie Świętym poszła. Na następny raz było spotkanie właśnie z dziećmi. I wyobraźcie sobie, opowiem to krótkie doświadczenie, gdy wychodziła na to spotkanie, modliła się do Pana Boga, żeby Pan Bóg jej pokazał, czy to jest właściwy kościół. Zrobiło się tak, że akurat w tym momencie popsuła się kurtka ich dziecka, zamek w kurtce i modli się, Panie Boże, jeśli dadzą mi kurtkę dzisiaj,
To oznacza, że to jest ten Kościół. Wyobraźcie sobie, że przyszła do Kościoła, było spotkanie tam u góry, w pewnym momencie schodzi na dół po schodach. A my często przy okazji różnych akcji wydajemy odzież. I jedna siostra z naszego zboru, gdy zobaczyła tą kobietę, powiedziała: o, widziałam, że weszliście tutaj z dziećmi. Mam taką wspaniałą kurtkę dla twojego dziecka. To była odpowiedź na jej modlitwę. Pan Bóg pokazał, że tak, że to jest ten Kościół. I teraz na koniec jedno dziecko w zborze, jedna adwentystka, ale ta rodzina, której Pan Bóg odpowiedział, teraz przygotowuje się do chrztu. Są to dwie osoby i one mają dwójkę dzieci. I ta dwójka dzieci jest w tej drużynie. I my już tak jakby mówimy, że mamy trójkę dzieci. A po tej zimie, po tej zimie mamy zamiar powiększyć naszą drużynę Pathfinder, dlatego że wierzymy, że Pan Bóg da kolejne dzieci. I to, co chciałem na koniec powiedzieć, że warto inwestować w dzieci. Dlatego że w wielu naszych zborach, tak samo jak w zborze Jaworzno, po prostu brakuje dzieci. Warto inwestować w dzieci i warto inwestować w młodzież. Wiedzieli o tym jezuici, wszyscy. I adwentyści, i rodzice też wiedzą na pewno, warto inwestować w dzieci. Dziękuję Ci bardzo. Zobaczcie, przed jakimi wyzwaniami stoi czasami Pan Bóg. Od kurtki może zależeć los człowieka. Od naszej reakcji. To jest niesamowity przykład tego, jak zbory, które nie mają dzieci, mówiłeś, że macie jedno dziecko z rodziny adwentystycznej w swoim zborze. Czy taki zbór jest sens, żeby angażował się w pracę dla dzieci? Jest. Na program przyszło 140 dzieci z rodzicami. Jest wielki sens. Chwała Bogu. Dziękuję Ci. Dziękuję. Mamy naprawdę wspaniałego Boga. Jego moc jest niczym nieograniczona i naprawdę Jemu się należy chwała i cześć. Słyszałem kiedyś takie piękne słowa, że pieśń jest pewną formą modlitwy. Teraz wysłuchamy dwa utwory muzyczne w wykonaniu zespołu Grace. Pierwszy jest to duet właśnie, który mówi o modlitwie. Natomiast drugi utwór muzyczny jest zatytułowany Kiedy ogarnia mnie drżenie. Zapraszam teraz zespół Grace do wykonania pieśni ku chwale Bożej. Молюсь Тебе, Господь, чтоб нас Ты всех сберег и вел своим путем, когда мы в путь пойдем. Мудрости дай нам, чтоб по Твоим следам мы могли бы идти в небо, чтобы дойти, вечно быть с Тобою. Дай, чтобы жизнь моя, дай, чтобы жизнь моя была, как жизнь твоя, была, как жизнь твоя, могла, как свет светить, могла, как свет светить, любовь вокруг дари. Я молюсь
земной борьбе, что все земной борьбе могли мы устоять, тебя не потерять, верным всегда быть тебе. Когда грядет как воскликнуть, чтоб осана могли мы все узреть тебя во славе, звездный гимн хвалы Господь тебе воспеть. Я жажду всей душой, я жажду всей душой, с тобой быть у кристальных вод, быть у кристальных вод, вдали от всех невзгод, от всех невзгод, нежною рукой, нежною рукой веди своей тропой. Быть к тебе нам даруй уж на земле, нас благослови, светом озари. В небо помоги войти. Долиною темрявий,
Dziękujemy zespołowi Grace za wykonany piękny utwór. Będziemy mieli także możliwość wysłuchania pełnego ich koncertu dzisiaj o 19:30. Nastał teraz czas, kiedy możemy wypełniać deklarację. Deklarację, ile chcemy złożyć ku chwale Bożej naszych darów. Jest to szczególny czas, ponieważ teraz właśnie będziemy mogli pomodlić się i prosić Pana, aby wskazał nam, jak chce, abyśmy wykorzystali część tych środków finansowych, które mamy. Bardzo proszę, abyście podnieśli ręce, jeśli nie macie przed sobą takich kopert z deklaracjami. Jeśli są takie osoby, bardzo proszę, abyście podnieśli ręce. Osoby tutaj, które są wyznaczone, dostarczą wam koperty, będziecie mogli także wziąć udział w wypełnianiu darów. Pragnę także podkreślić, że osoby, które oglądają nas teraz przez internet, również mają możliwość złożenia deklaracji finansowej. Właśnie teraz wyświetla się pewien link, który możecie wziąć i tam akurat przekieruje was do złożenia deklaracji. Deklaracje, jak widzicie, mamy w kopertach. Karteczka, która jest w kopercie, jest wyłącznie dla nas. Natomiast koperta będzie wrzucona do koszyczka. I bardzo proszę, aby właśnie teraz, abyście wypełnili wasze dane osobowe. Właśnie tak to wygląda, jak przedstawione jest na ekranie. Jeśli nie zostaną wypełnione wszystkie wasze dane, imię, nazwisko, kontakt, no niestety taka deklaracja nie jest traktowana jako poważna. Nie zostanie wliczona potem ta kwota do kwoty zebranych darów. Nie wypełniajcie teraz akurat kwoty, którą chcielibyście zadeklarować albo którą chcielibyście złożyć do koperty, ale wypełnijcie właśnie swoje dane osobowe. Natomiast jeśli chodzi o samą deklarację, wygląda to bardzo prosto. W rubryce, gdzie jest napisane oto mój dar, możecie napisać, jaką kwotę chcielibyście przeznaczyć na działania, na projekty ewangelizacyjne. Co więcej, pod spodem mamy także pewne możliwości, jakie tam są. Możemy zadeklarować 100, 500, 1000, 5000 zł. Jeśli chcielibyście jakąś inną kwotę, zawsze możecie to wpisać. Co więcej, możecie także złożyć wasze dary w kopercie i wtedy trzeba zaznaczyć akurat
tą linijkę, gdzie jest napisane: załączam moje całkowite wsparcie w kopercie. Natomiast jeśli czujecie, że chcielibyście złożyć więcej niż teraz macie przy sobie, że chcielibyście sobie to rozłożyć na jakiś dłuższy okres, jest także taka możliwość. Możecie napisać załączam i wtedy wpisujecie kwotę, którą załączycie do koperty, ale w miejscu, gdzie wpisujecie oto mój dar, tam wpiszecie kwotę, którą chcielibyście w całości poświęcić na te projekty. Zatem mamy trzy możliwości zbierania darów. Albo od razu możemy włożyć swój dar do koperty, albo powiedzieć, że teraz daję tylko część, natomiast więcej zobowiązuję się złożyć w jakimś tam dłuższym terminie, albo całkowicie w późniejszym terminie złożę mój dar. Drodzy, w czasie dzisiejszego apelu skupiliśmy się głównie na dzieciach. Te projekty, które były tutaj omawiane na podium, dotyczyły głównie dzieci i młodzieży, ale pełna lista projektów przyjętych w tym roku przez ASI do realizacji znajduje się w biuletynach. Możecie zerknąć, zobaczyć, jak różne projekty w tym roku będą realizowane ze środków, które zbierzemy na dzisiejszym nabożeństwie. ASI wspiera projekty nie tylko skupione na dzieciach i młodzieży, ale również tych, które dotyczą edukacji, tych, które dotyczą spraw zdrowia, mediów, pomocy zagranicznej oraz innych. Do ASI Polska w tym roku wpłynęło 17 projektów. Łączna ich wartość to 907 tysięcy 19 zł. Wnioskowano o dofinansowanie kwotą 525 tysięcy 251 zł. Zarząd ASI Polska przyjął do dofinansowania w 2017 roku 15 projektów i pragnie przeznaczyć na ten cel kwotę 200 tysięcy zł. 70 tysięcy złotych zarząd ASI postanowił przeznaczyć jako na rezerwę finansową. Co to jest? To jest pewna pula pieniędzy przeznaczona na realizację tych projektów, które do końca stycznia mogą jeszcze wpłynąć do zarządu ASI Polska na realizowanie projektów w przyszłym 2017 roku. Więc nasz dzisiejszy cel to 270 tysięcy złotych, abyśmy mogli wspierać te projekty, między innymi o których tutaj była dzisiaj mowa, jak też te wszystkie, które przedstawione są w biuletynie. Widzieliśmy zaledwie 6 projektów dzisiaj. Rozmawialiśmy o nich, mogliście sami przekonać się, czy warto. Widzieliśmy, jak różne pomysły, jak różne narzędzia misyjne powstają, aby Boże dzieło w naszym kraju rozwijało się. Widzieliście ludzi, których motywacją jest to, żeby stworzyć jeszcze jedną szansę więcej, aby ktoś mógł poznać Pana Boga, aby mógł stać się wolnym i szczęśliwym człowiekiem, tak jak my. Widzieliście tych, którzy spędzają godziny planując, modląc się o powodzenie swoich projektów i działając. Chcę teraz podzielić się z wami krótko moją historią. Kiedy byłam małym dzieckiem, miałam wielkie problemy. Żyłam w strachu, bałam się. Bałam się katastrof, bałam się śmierci. Żyłam w panicznym strachu, który paraliżował mnie. Żyłam w wielkiej niepewności. Byłam małym człowiekiem, ale poważne sprawy zaprzątały moją głowę. Działo się tak dlatego, że żyłam w domu, w którym do pewnego momentu nie było Boga. Nie rozmawialiśmy o Panu Bogu. Nie mogliśmy czerpać od Niego żadnej nadziei ani pocieszenia.
Tak było aż do momentu, kiedy 30 lat temu w moim rodzinnym domu pojawiło się Słowo Boże. I wtedy wszystko się zmieniło. Zmieniło się życie moje, zmieniło się życie mojej rodziny. Stałam się człowiekiem szczęśliwym i wolnym. I dzisiaj te lęki, które dobrze pamiętam z dzieciństwa, już mnie nie dotyczą. I jestem niezwykle wdzięczna Panu Bogu za to, jaką różnicę odczuwam, jak jest ona realna i wyraźna. Wiecie, powraca do mnie często pytanie, co by się z nami stało, gdyby nie to, że 30 lat temu w naszym domu pojawiła się Biblia, którą zaczęliśmy czytać. Co by było ze mną? Co byłoby z moimi rodzicami, z moim rodzeństwem? Co by z nami było? Gdyby nasze pragnienie poznania Boga nigdy się nie zrealizowało. Może byłby całkiem prozaiczny powód tego, że nie spotkalibyśmy się z Bożym Słowem. Może zabrakłoby pieniędzy na plakaty, które wisiały w mieście i które zwróciły naszą uwagę. Może zabrakłoby osoby, która by te plakaty chętnie powiesiła. A może nie byłoby budynku, w którym odbywały się nabożeństwa, gdzie zaczęliśmy chodzić i do którego chodziłam na zajęcia religii. Ktoś musiał coś poświęcić, żeby to wszystko się stało możliwe. Ktoś musiał poświęcić swój czas. Ktoś poświęcił swoją wygodę. Ktoś poświęcił swoje środki. Od tej chwili, kiedy uświadomiłam sobie, jak wielka zmiana dokonała się w życiu moim i mojej rodziny, wielkie pragnienie zapaliło się w środku. Ja też chcę zrobić coś, żeby zmienić życie innych ludzi. Żeby wpłynąć, jak tylko mogę, w jaki tylko sposób mogę, na to, aby coraz więcej ludzi doświadczyło tej zmiany, której ja doświadczyłam. I często zadaję sobie to pytanie, ile ja jestem gotowa poświęcić? Ile jestem w stanie zrobić? Czy boję się, że podejmując taką decyzję stracę kontrolę nad swoim czasem, nad swoimi finansami, a może nad swoimi marzeniami? A co ty możesz zrobić? Do czego Pan Bóg ciebie powołuje? Co ty zechcesz poświęcić, żeby wspomóc tych, którzy dzisiaj byli tutaj i prosili o wsparcie dla realizacji swoich marzeń misyjnych? To prawda, że nie możemy wszyscy pojechać do Afryki. To prawda, że może nie każdy z nas ma dar, żeby pracować z młodzieżą. Ale jest coś, co wszyscy możemy zrobić. Każdy z nas może teraz zajrzeć w zakamarki swojego serca i zastanowić się, jak bardzo zależy mi na tym, żeby uczynić różnicę w życiu jakiegoś człowieka. Żeby wspomóc tych, którzy proszą o wsparcie dla swoich pomysłów misyjnych. Na ile przełoży się to na moje konkretne działanie? Mogę modlić się o powodzenie tych projektów. Mogę zaangażować się osobowo, swoim czasem, włożyć swój konkretny udział, swoje zaangażowanie w te projekty. Ale mogę też złożyć dar na poczet ich realizacji. Za chwilkę usłyszycie muzykę instrumentalną. Będzie to kilka minut czasu na wypełnienie deklaracji. Niech ideą, która wam przyświeca w tym czasie, będzie myśl, jak bardzo chcecie, aby nie zabrakło pieniędzy na plakaty, pieniędzy na budowę budynku, aby nie zabrakło właściwych osób na właściwym miejscu, we właściwym czasie,
aby nie zabrakło tej kurtki, o której tu słyszeliśmy przed chwilą. Niech będzie to dar serca, które kocha. Bracia i siostry, mieliśmy czas, aby wypełnić deklarację, aby pomodlić się, zapytać Pana Boga, czego oczekuje, abyśmy zrobili dla Jego chwały, dla ratowania innych. Są przed nami osoby, które będą teraz zbierać dary. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliśmy się, ile chcielibyśmy złożyć Bogu na cele misyjne, jak wielki wkład byśmy chcieli mieć. Jest to taka ostatnia chwila, aby powiedzieć: Panie, użyj mnie. Panie, wskaż mi, co mogę zrobić dobrego dla Ciebie. Bardzo proszę teraz osoby wyznaczone do zbierania darów, aby przeszły po sali i zebrały.
zapraszam wszystkich, abyśmy uklęknęli do wspólnej modlitwy. Łaskawy, pełen miłości, wielki i potężny Boże, Stwórca nasz, a gdy zbłądziliśmy, Zbawicielu nasz, pragniemy uwielbić Twoje imię, pragniemy dziękować za wszystko to, co dla nas uczyniłeś. Chwała Tobie niech będzie i cześć. Ojcze, teraz kiedy złożone zostały dary, Ty, który zauważyłeś ten najmniejszy grosz, który kiedyś został złożony, prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił każdy. Ty, który rozmnożyłeś kiedyś chleb i ryby, prosimy Ciebie, abyś rozmnożył te złożone dary, aby były błogosławieństwem, aby były przez Ciebie pobłogosławione. Bo wtedy wiemy, Panie, że starczy wszystkim. Ojcze, pragniemy również prosić Ciebie, byś dał nam nie gardzić dniem małych początków. Wtedy, kiedy rodzą się pomysły, kiedy rodzą się te projekty w sercach ludzi, kiedy słyszeliśmy, Panie, o nich tutaj, daj, abyśmy tymi skromnymi, często początkami, trudnymi nie gardzili, ale przymnóż nam wytrwałości. Wytrwałości, Panie, i wiary. Tego wszystkiego nam bardzo potrzeba, aby kiedyś można było zbierać snopy, żniwa. Chwała Tobie za wszystko, niech będzie, drogi Panie. I o to błogosławieństwo prosimy dla tych, którzy składali dary, dla tych, którzy angażują się w różne misyjne projekty. Niech Tobie będzie za to chwała. W łaskawym imieniu Pana Jezusa. Amen. Jak to mieliśmy okazję już usłyszeć, nasz Bóg naprawdę jest godzien chwały i czci. Dlatego powstańmy teraz i zaśpiewajmy ku Jego chwale pieśń Przyjm Boże dziś cześć.
Siedźcie, drodzy, wygodnie. Zapraszam, byście zajęli miejsca. A teraz szczególny punkt programu naszego nabożeństwa. Zapraszamy wszystkie dzieci, które do tej pory były na swoim programie na dole, aby przyszły tutaj do przodu i zajęły miejsca na schodach prowadzących na podium. A ciocię Iwonkę Skrzypczak poprosimy, aby opowiedziała dla was specjalną historię. Zapraszamy wszystkie dzieci śmiało do przodu. Tu jest dla was dużo miejsca. Zapraszam, zapraszam. Małe i duże dzieci, wszystkie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie wysłuchać historię. Wybierajcie sobie, na którym stopniu chcecie siedzieć. Może być pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Piąty też. Czy jeszcze jakieś dziecko chciałoby usłyszeć tutaj z przodu historię? Chyba już wszystkie dzieci. A może przyjdziecie jeszcze troszkę tu bliżej? Tutaj jest jeszcze stopień, można usiąść tu z przodu. Drodzy, witam was bardzo miło i cieszę się, naprawdę się cieszę, że zechcieliście tutaj przyjść, aby wysłuchać historii, ponieważ specjalnie dla was przygotowałam historię. Historia ta wydarzyła się bardzo, bardzo dawno temu. Jest to historia prawdziwa i możemy o niej przeczytać w Biblii. Asna, to imię dziewczynki, miała 7 lat. Mieszkała razem z rodzicami w małym domku i z rodzeństwem. Miała młodszego braciszka i malutką siostrzyczkę. Bardzo kochała swoich rodziców, ale też bardzo kochała swoje rodzeństwo. I lubiła się z nimi bawić. Byli tacy zabawni. Asna była wesołą i pogodną dziewczynką. Pomagała swojej mamusi w różnych pracach domowych i miło spędzała w domu czas. Ale kiedy ma się już 7 lat, to chodzi się gdzie? Do szkoły. I Asna też chodziła do szkoły. I pewnego razu, kiedy skończyły się już zajęcia, skończyły się lekcje, Asna wracała do domu. I już marzyła o tym, jak będzie fantastycznie znowu bawić się ze swoim braciszkiem i ze swoją siostrzyczką. Ale nagle usłyszała, jak zaczynają ludzie krzyczeć: uwaga, uwaga, wróg się zbliża do miasta, obce wojska, uciekajmy. I zaczęła się rozglądać, a ludzie uciekali w różne strony, chowali się do swoich domów. Asna również zaczęła biec do swojego domku, ale niestety obce wojska pochwyciły ją i zabrały do grupy niewolników. I kiedy te obce wojska prowadziły całą tą grupę do innego obcego kraju, Asna była bardzo smutna. Płakała, tęskniła za mamusią i tatusiem i tęskniła za swoim rodzeństwem. Modliła się, aby Pan Bóg jej pomógł. A kiedy znalazła się już w tym obcym kraju, została wysłana do pewnego domu, do państwa, którzy byli bardzo bogaci. Pan był dowódcą wojska i tam miała być małą służącą.
pani bardzo polubiła małą Asnę. Asna była miłą dziewczynką, przynosiła pani i panu owoce, napoje, pomagała w różnych pracach domowych i polubiły się razem. Ale pewnego dnia Asna zobaczyła, że jej pani jest bardzo smutna. Zapytała więc dlaczego. A pani powiedziała: mój mąż jest bardzo chory. Tak chory, że niedługo umrze. Nie ma na tą chorobę żadnego lekarstwa. Jak myślicie, jakie myśli mogły pojawić się wtedy w małej główce Asny? Może pojawiły się takie myśli. Wojsko mojego pana zabrało mnie od moich rodziców z mojego kraju. Zapewne Pan Bóg go ukarał. A może inna myśl pojawiła się? Ach, dobrze, trudno. Dobrze, że tak się stało. Za to, że zabrał mnie od moich rodziców. Ale pojawiła się w jej główce jeszcze jedna, inna myśl. Myśl, którą wiele razy słyszała w swoim domu. Zło dobrem zwyciężaj. I postanowiła powiedzieć swojej pani o proroku, który jest w jej kraju, że jeśli pan uda się do tego proroka, on wskaże mu, co ma zrobić, aby był zdrowy. Myśl, aby zło dobrem zwyciężać, wygrała. Chciałam wam opowiedzieć, kiedy byłam mała i chodziłam do szkoły, moje koleżanki wyrządzały mi wiele przykrości. Nie były dla mnie dobre. I przychodziłam do domu i płakałam. Ale moja ciocia powiedziała: masz tutaj czekoladę i poczęstuj te koleżanki, które nie są dla ciebie dobre. No, było mi ciężko, ale postanowiłam wziąć tą czekoladę i poczęstować moje koleżanki. I wiecie, co się stało? Było im przykro, że tak niedobrze się brzydko zachowywały. Przeprosiły mnie i odtąd zostałyśmy dobrymi koleżankami. Zło dobrem zwyciężaj. Pan Bóg daje nam taką wspaniałą radę dla wszystkich, dla was, ale dla nas dorosłych też. Bo my też bardzo często mamy z tym problem. Kiedy nam ktoś wyrządzi coś złego, najchętniej byśmy zachowali się tak samo. Ale Pan Bóg uczy nas, abyśmy zawsze zło zwyciężali dobrem. I abyście nigdy tego nie zapomnieli, chciałabym, aby moje pomocnice rozdały wam teraz takie kartki, na których jest napisane: zło dobrem zwyciężaj. Ona jest już pokolorowana, ponieważ dzisiaj rano pokolorowałam ją, tak żebyście mogli zobaczyć, jak można tą kartkę, ten napis pokolorować. Będzie mi bardzo miło, jeżeli pokolorujecie i jeżeli znajdziecie mnie, to pokażcie, jak pokolorowaliście. Powieście sobie tą kartkę w waszym pokoju, połóżcie sobie na stoliku, powieście może na jakiejś tablicy i pamiętajcie, Pan Bóg jest bardzo dobry, kocha nas wszystkich i chce, żebyśmy byli szczęśliwi, ale będziemy wtedy szczęśliwi, jeżeli będziemy zło dobrem zwyciężać. Dziękuję wam bardzo i zapraszam po kartki i po kredki, które specjalnie dla was zostały przygotowane. Dziękujemy cioci Iwonce za historię, którą opowiedziała dla dzieci. I teraz ogłoszenie mam właśnie dla wszystkich dzieci, które są w wieku przedszkolnym. Tam na końcu sali czekają na was ciocia Marta i ciocia Karina i one zaprowadzą was do sali na pierwszym piętrze, sali 102, i tam będzie dla was szkółka. Tak więc idźcie do cioci jednej i drugiej i będzie tam dla was szczególny program. A dzieci starsze zapraszamy, aby zostały tutaj z nami dorosłymi na sali, bowiem teraz będziemy mogli wysłuchać kolejnego, czwartego już
w czasie kongresu kazania brata Milana Moscali, misjonarza, który przyjechał tutaj, żeby dzielić się z nami słowami Pana Boga: nie bój się, bo jestem z tobą. Tytuł dzisiejszego kazania: jestem z tobą, abyś zwyciężał. Zapraszamy brata Milana Moscale i Dawida Poloka do tłumaczenia. Błogosławionego sabatu życzę wam wszystkim, kochani bracia i siostry. I would like to speak in a beautiful Polish language, but I will be speaking in English. Chciałbym mówić w tym pięknym polskim języku, ale pozwólcie, że będę mówił po polsku, po angielsku. Do you desire for victory? Czy chcecie zwyciężać? Small one, bigger one, and the biggest one. Chcecie takie małe zwycięstwa osiągać, takie, wiecie, średnie i takie naprawdę wielkie zwycięstwa. Jesus is giving us victory. Jezus daje nam zwycięstwo. He is a almighty God. Jest wielkim, wszechpotężnym He Bogiem. Has all power in heaven and on earth. Ma wszelką moc na niebie i na ziemi. All inhabitants of heaven looking to him. Wszyscy mieszkańcy nieba spoglądają na niego. And my great prayer, let us look to him today in the great and a new way. I teraz moją największą i najgorętszą modlitwą jest, abyśmy właśnie zobaczyli go w nowym świetle. Chwalmy Pana z całego serca. Amen, amen. And give thanks to the Lord, for he is good and his mercy endures forever. Oddajmy chwałę Bogu, ponieważ jego dobroć i jego łaska trwa na wieki. He is a Lamb of God. Jest barankiem Bożym. But he is a overcoming terrible beast. Ale on, ten baranek, zwycięża straszną bestię. And he is using lamb properties, lamb weapons. Ale używa do tego takiej broni baranka. Patience. Czyli cierpliwości. Humbleness. Również pokory, meekness, takiego uniżenia, forgiveness, również wybaczenia, kindness, uprzejmości, gentleness, również takiej delikatności. Oh, this is a very unpopular things today. To są, wiecie, dzisiaj bardzo niepopularne rzeczy. But Jesus is guiding us for special victory. Ale Jezus prowadzi nas do szczególnego zwycięstwa. It is not victory by power of muscles. To nie chodzi o to zwycięstwo, zwyciężanie siłą własnych mięśni. It is not victory by power of strong words. Znowuż nie jest to zwycięstwo, mówiąc jakieś niesamowite słowa, mocne słowa. But the greatest victory is gained for the cause of God. Ale największe zwycięstwa dla dzieła Bożego są... Are not the results of labored argument. Nie są nie jakieś głębokie argumenty nie przynoszą tych zwycięstw. But they are gained in the audience chamber with God. Ale zamiast tego są zwyciężane z powodu tego, że spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem. Lift up your eyes. Więc unieśmy swój wzrok. And a little while and you shall see me. Już niedługo, a zobaczycie mnie. Oh, Jesus' second coming, it is a very powerful inspiration. Powrót Chrystusa inspiruje nas niesamowicie. It raise us up. Podnosi, unosi nas. And arise, shine, Jesus is a coming. Powstań, zajaśnij, bo Jezus powraca. And we are in situation which is the most difficult in the whole history of the world. Znaleźliśmy się w najtrudniejszym miejscu historii świata. But it is also the most
the most victorious situation. Ale również jest to sytuacja, która daje największe zwycięstwo. We are the most wicked generation in the whole history. Żyjemy wśród najbardziej upadłej generacji w całej historii świata. But our Savior has the power through the weakest instruments to gain the greatest victory. Ale nasz Zbawiciel przez najsłabsze narzędzia jest w stanie osiągnąć największe zwycięstwo. So let us look, let us consider our ways. Więc teraz przyjrzyjmy się drogą, w jaki to zwycięstwo możemy osiągnąć. Kvo vadis. Oh, this is a very important. Bardzo, bardzo ważne stwierdzenie. Because by knees we go forward. Dlatego, że to na kolanach idziemy do przodu. Greatest victories are in the prayer chamber. Największe zwycięstwa osiągane są w pokoju, w którym się modlimy. And we go to New Jerusalem. I idziemy w kierunku Nowego Jeruzalem. Jesus face is turned to Jerusalem. Jezusa twarz jest zwrócona ku Jeruzalem. And he is keeping us by his almighty hand. I podtrzymuje nas swoimi wszechmogącymi rękoma. And he is inspiring, go forward. I inspiruje nas, abyśmy szli wciąż do przodu. You know, as you looked for much, but indeed it came too little. Spodziewaliśmy się czegoś wielkiego, ale stało się coś małego. Why? Dlaczego? Why? Dlaczego tak się stało? Because of my house that is in ruins. Z powodu tego, że mój dom jest w ruinie. While everyone of you runs on his own house. Dlatego, kiedy to wy swoje domy utrzymujecie. And Jesus gained the greatest victory. I Jezus dał nam największe zwycięstwo. Thank you for this beautiful song. Za tą piękną pieśń bardzo dziękujemy. About Golgotha Cross. Była to pieśń o krzyżu Golgoty. Oh, it is a place where radiate God's love for eternity. Jest to miejsce, z którego Boża miłość promieniuje aż na całą wieczność. As we heard in song, we are here because Jesus died for us. Jak było już powiedziane w tej pieśni, możemy być tu, ponieważ Pan Bóg za nas zmarł. And Jezus his victory, my dear brothers, sisters, is for you, for me, for all of us. I jego zwycięstwo stało się naszym zwycięstwem każdego z nas. And to him who overcomes, temu, który zwycięży, I will grant to sit with me on my throne. Pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. As also overcame I and sat down with my father on his throne. Tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na tronie. How Jesus overcame? Jak Jezus zwyciężył? W jaki How sposób? Jesus become hero and defeated terrible beast? W jaki sposób Jezus stał się tym właśnie walecznym wojownikiem i zwyciężył tą straszną bestię? And let us come to him. Więc podejdźmy teraz do Let niego. Us learn from him. I uczmy się od niego. All great persons in history of this world. Wszystkie wielkie postacie w historii tego świata. They all gained victory from our Savior Jesus Christ. Wszystkie te postacie zwyciężyły z powodu właśnie zwycięstwa, które odniósł Chrystus. There is no crown without victory. Nie ma korony, jeżeli nie ma zwycięstwa. And I like this one. There is no victory without fight. I nie ma również, i bardzo lubię to stwierdzenie, nie ma zwycięstwa bez walki. How David overcame Goliath? W jaki sposób Dawid pokonał Goliata? How? Jak? By stone? Kamieniem? Is Goliath living today? Czy Goliat dzisiaj żyje? It's picture from devil. To jest tylko obraz, który miał ukazać szatana. And you know, David said, I am going against you in the name of the Lord Almighty. I Dawid powiedział, wyszedłem przeciwko tobie w imieniu Boga żyjącego. Because he gained victory. I dlatego, że tak zrobił, zdobył zwycięstwo.
And this is a, you know, the picture how we can overcome. Jest to obraz tego, w jaki sposób my możemy zwyciężać. In the name of our Savior Jesus Christ. To właśnie w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. There was one beggar. Był pewien żebrak. And one missionary was going to church. I pewien misjonarz przechodził akurat idąc w kierunku kościoła. Every Sabbath day the beggar was in the same place. Każdego sabatu ten żebrak siedział w tym jednym miejscu. And he gave him some coins. I prawda, dostawał od tego misjonarza kilka monet. But one Sabbath day he told him, it is better that you will give to God some gift. Ale pewnego sabatu przechodząc powiedział, wiesz co, tym razem lepiej byłoby, gdybyś to ty Bogu jakiś dar dał. Me, I am beggar. Ale ten żebrak powiedział, ja jestem żebrakiem. How I can give, I need. Jak mogę coś dać siebie? Przecież to ja potrzebuję pomocy. But missionary said, maybe you have some small coin, give it for God. Ale misjonarz powiedział, wiesz co, ale może masz jakąś drobne, daj to. So he put very small coin. Więc on znalazł taką najmniejszą monetę, którą miał. Maybe one grosz. No może to było jeden grosz. Next Sabbath day. Następnego sabatu. When a missionary came. Kiedy misjonarz znowu przechodził. And the beggar was begging. I ten żebrak znów siedział tam i żebrał. A missionary told him, please, you give. I teraz misjonarz powiedział do niego znowu, słuchaj, tym razem znowu, daj coś Pan Bogu. But better you go with me and you give personally. Ale może lepiej, chodź ze mną i ty będziesz mógł oddać sam. Me to go to church. A żebrak powiedział, ja do kościoła. How I can go? Jak mogę iść? Yeah, let you go, come. Ale chodź, pójdziemy, chodź. Oh, slowly the beggar following missionary. Więc tak powolutku ten żebrak podążał za misjonarzem. First time he came to church. Pierwszy raz, kiedy wszedł do kościoła. What he heard? Co usłyszał? He touched his heart. I to, co usłyszał, dotknęło jego serca. He never heard about Jesus. Nigdy nie słyszał o Jezusie. And the first time somebody loved me. I pierwszy raz usłyszał, że ktoś go kocha. Next Sabbath day he was going with a missionary once more. Następnego sabatu znowu wstał i poszedł z misjonarzem. Soon he took the whole family going to church. Wkrótce całą swoją rodzinę zabrał i przyszli do kościoła. He opened his heart. Otworzył swoje serce. Oh, he accepted Jesus. Otworzył się na Jezusa, zaakceptował Jezusa. He was baptized. Został ochrzczony. Somebody from church asked him, "Do you have a work?" Ktoś ze zboru zapytał go, słuchaj, masz jakąś pracę? Pracujesz gdzieś? No, I have no work. On powiedział, nie mam żadnej pracy. Come, I need some coworkers. Work with me. Więc tenże człowiek ze zboru powiedział, ale chodź, słuchaj, ja potrzebuję współpracownika. Będziesz pracował ze mną. Suddenly his whole family, children, he sent to school and his life was completely changed. Nagle jego całe życie się zmieniło. Dzieci zaczęły chodzić do szkoły. Wszystko dla niego, dla całej rodziny się odmieniło. He was so thankful. Był tak wdzięczny. Finally he became elder of this church. W końcu został nawet starszym zboru tego kościoła. When missionary was moved. I kiedy ten misjonarz został przeniesiony na inne miejsce, he came to him with the tears. On przyszedł do niego ze łzami w oczach. I never know. Nigdy nie uwierzyłbym, that when I give one grosz, że kiedy oddam Bogu jeden grosz, to God, Bogu he oddam, will change completely my life. To On zupełnie odmieni moje życie. Oh, my dear brothers, sisters, Jesus is doing great miracles. Drodzy bracia i siostry, Bóg zaprawdę czyni wielkie cuda. Be strong, Zerubbabel, says the Lord. Więc bądź mężny, Zerubbabel właśnie mówi. Be strong, Joshua, the high priest. Bóg zwraca się do Jozuego, najwyższego kapłana. Bądź mężny. Be strong, all you people of the land, says the Lord. Bądźcie mężni, wszyscy ludzie żyjący w tej and ziemi, mówi Pan. Work. I pracujcie. And for I am with you, says the Lord of hosts. Dlatego, że ja jestem z wami, mówi Pan zastępca. And my spirit remains among you,
do not fear. I mój duch pozostaje wśród was. Nie bójcie się. I was very inspired by this beautiful project. Przez te wszystkie projekty, piękne projekty, byłem bardzo zainspirowany. I would like to join to you. Chciałbym z wami się przyłączyć do tych projektów. Immediately. Natychmiast przyłączyć się But do tych projektów. I go to Bangladesh. Ale muszę wracać do Bangladeszu. But God is an appealing work. Ale Bóg się pojawił, więc pracuję. I am with you. Jestem z wami. This is what is keeping me in Bangladesh. Jesus assurance. Vhoi korona amito marshonge achi shudubishash koron. Sorry, it's in Bengali language. Więc Jezus mówi, jestem z tobą. I później właśnie, niestety, ale tego dalej nie potrafię przetłumaczyć. It's the same, I am with you, don't be afraid. To oznacza, jestem z tobą i nie musisz się bać. Prayer and the faith accomplish what cannot accomplish any power of this world. Więc modlitwa i wiara potrafi zdziałać to, czego żadna siła w tym świecie nie potrafi zdziałać. Do you believe it? Wierzycie w to? And call to me, I will be found by you and I will change your destiny. Więc wołaj do mnie, ja cię znajdę, czy ty mnie znajdziesz i ja zmienię twoją przeznaczenie. Let me shortly remember Jacob victory. Więc na krótko pomówmy o zwycięstwie Jacob. The whole night he fight. Przepraszam, Jakuba zwycięstwo. Całą noc walczył. No. And God goes down from heaven to struggle with him, with us. Więc Pan Bóg z nieba przyszedł, aby z nim właśnie walczyć. Is it good to fight with God? Czy dobrze jest walczyć z Bogiem? Oh, and God wants us. A Bóg chce nas. And he gave him a victory. I dał mu również zwycięstwo. I will not let you go unless you bless me. Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. And Jacob received special blessing. I Jakub uzyskał to specjalne, szczególne błogosławieństwo. God said you have struggled with God and have prevailed. Bóg powiedział, walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś. And this kind of victory we need all of us. I każdy z nas potrzebuje tego zwycięstwa. How long they were weeping and forgiving each other. Jak długo oni płakali i wybaczali sobie nawzajem. Big problem which was among them 20 years disappeared. Największy wielki problem, który przez 20 lat pozostawał między nimi, zniknął. Many people carrying big problem, burden in their life. Wielu ludzi nosi na swoich barkach przez swoje życie wielkie problemy. Oh, God is a giving release and a victory. I Bóg daje zwycięstwo i wolność od tych problemów. I remember one man. Pamiętam pewnego człowieka. He was traveling on autobusu. Więc on właśnie podróżował na dachu autobusu. Suddenly bus came to the edge of the road. Więc w pewnym momencie na ten autobus przesunął się ku tam, gdzie była droga, tylko na sam brzeg. There was a river and suddenly this bus was falling into river. Tam zaraz obok była rzeka i nagle ten autobus zaczął staczać się do rzeki. When this man saw what is happening, kiedy ten mężczyzna zobaczył, że to się dzieje, he jumped from the roof of this bus out. Więc wyskoczył z dachu tego autobusu. And there was a coming big lorry, big truck. I w tym momencie obok przejeżdżał taki wielki ciężarowy samochód. And he fall on the deck, on this big truck. Yeah. I on upadł wprost na ten wielki ciężarowy samochód. He was so thankful. Więc on był tak wdzięczny. That he was not under a bus, że nie był pod autobusem, that he did not fall under truck, że nie wpadł pod ten ciężarowy samochód, but that God delivered his life. Ale że Pan Bóg uratował jego życie. He came to our pastor. Więc w pewnym czasie on przyszedł do naszego pastora. Pastor, please baptize me. I want to be Christian. Pastorze, proszę, ochrzcij mnie, bo ja chcę być chrześcijaninem. What happened? Co się stało?
God delivered my life. Bóg uratował moje życie. And I want to follow him. I am so thankful. I teraz chcę podążać za nim. Tak jestem wdzięczny. I was in his baptism. Byłem, widziałem jego chrzest. Oh, we was going together. My razem tak szliśmy. Oh, he was so thankful. On był tak wdzięczny. He was so grateful. Był tak bardzo wdzięczny. Lord is doing great miracles. Pan Bóg naprawdę niesamowite cuda czyni. Jesus devoted the whole days. Jezus całymi dniami. And the whole nights he prayed. I całymi nocami modlił się. To have a strength against enemy. Aby mieć siłę przeciwko swojemu wrogowi. And to help those who was seeking help from him. I pomóc tym, którzy szukają pomocy u niego. And he's calling us, follow me. I teraz wzywa nas, podążajcie za mną. And he received every day fresh baptism of Holy Spirit. I każdego dnia otrzymywał nowy chrzest, chrzest Ducha Świętego. Oh, this is what we need every day. Oto czego potrzebujemy każdego dnia. I know in Bangladesh. Ja wiem, że w Bangladeszu. Without this I cannot go to clinic and to among people. Bez tego nie mógłbym zejść do swojej kliniki i być wśród ludzi. And I am so thankful. I jestem tak bardzo Bogu wdzięczny. Jesus is strengthening me. Że Jezus mnie umacnia, wzmacnia. Many times I do not know what to do. Wiele razy nie wiem, co mam czynić. But his word is saying, be strong, work, for I am with you. Ale Jego słowo do mnie to bądź mężny, pracuj, ponieważ ja jestem z tobą. My spirit remains with you. Do not fear. Mój duch pozostaje z tobą. Nie musisz się bać. So now is the time to pray a lot. Więc teraz jest czas, kiedy powinniśmy się dużo modlić. The age in which we are living now is the age of Holy Spirit. Ponieważ czas, w jakim żyjemy, to czas Ducha Świętego. And the Lord expects our prayers. Pan Bóg spodziewa się naszych modlitw. If there was any time when we needed power of Holy Spirit working on our heart, it is today. Jeżeli był kiedykolwiek, jakikolwiek czas, kiedy potrzebowaliśmy mocy Ducha Świętego, pracującego na naszych sercach, to jest to dzisiaj. It was a Sabbath day when I was in one small church. Pewnego sabatu byłem w pewnym małym zborze. When I was preaching on the floor was lying one woman. Kiedy przemawiałem na podłodze, leżała pewna kobieta. She was holding her belly and the face was changed by pain. Trzymała się za brzuch i na twarzy widać było wyraźnie, że jest w wielkim bólu. When she needed toilet, two men grasped her and drew her. She was not walking, but they drew her. Kiedy musiała skorzystać z toalety, dwóch mężczyzn musiało ją tak wyciągać stamtąd. Ona nie mogła wstać, nie mogła iść. And they brought her back and she sit. And fall down, she was so weak. Kiedy ją z powrotem przynosili, ona na chwilę siadała i za chwilę znów się wywracała, była tak słaba. After sermon, local pastor told me, please pray for this woman. Po kazaniu lokalny pastor poprosił mnie, proszę módl się za tą kobietę. And he told me, you know, she was yesterday released from hospital. Powiedział mi, wiesz, wczoraj ona została wypisana ze szpitala. They told her, you have a cancer, we have no medicine for you, go to die at home. Więc powiedziano jej, masz raka, niestety nie mamy dla ciebie lekarstwa, będziesz musiała iść i przynajmniej umrzeć w domu. And today her family brought her into our church. I dzisiaj jej rodzina przyniosła ją, wniosła ją tutaj do naszego... Begging, please help our mother. Więc mówiąc, proszę, prosimy, pomóżcie naszej mamie. And I saw on my eyes she terribly suffered. I widziałem na własne oczy, jak ona strasznie cierpi. And so I told all brothers and sisters, let us kneel down, let us pray for this woman. Więc powiedziałem do wszystkich braci i sióstr, słuchajcie, pomódlmy się tutaj za tą kobietę. You know, I was holding her hand. Trzymałem ją za ręce. After prayer I shook her and said, please believe in Jesus Christ.
po modlitwie, prawda, trzymając ją za ręce, tak potrząsnąłem nią, powiedziałem: uwierz Chrystusowi. Because he is a Almighty God. Dlatego, że on jest wielkim Bogiem. And he is able to cure you if it is his will. Wszechmogącym Bogiem, i on może cię uzdrowić, jeżeli tylko to jest jego wola. But just trust him and believe in his power. Ale zaufaj mu i uwierz w jego moc. I was holding her hand. Więc trzymałem ją za rękę. And suddenly i nagle she stand up. Ona wstaje. We were all shocked. My wszyscy byliśmy w szoku. Her face was looking up. Jej twarz patrzyła w górę. She said, I have no more pain. I powiedziała: wiesz co, ale mnie nic nie boli. I am so thankful. Jestem tak wdzięczna. She was walking in this room. Przechadzała się po tym pomieszczeniu. And we were all weeping. I my wszyscy zaczęliśmy płakać. She was cured by prayer. Ona została uzdrowiona przez modlitwę. To Bóg dotknął ją. When I look at her face, it was radiating like angel. I tak kiedy popatrzyłem na jej twarz, to widziałem, że promienieje jak twarz anioła. Today she is our sister. Dzisiaj jest naszą siostrą. With all her family. Z całą swoją rodziną. Just recently I saw her. Niedawno ją spotkałem. She's alive until today. Żyje i ma się dobrze God do dzisiaj. Has all power. Pan Bóg zaprawdę ma wszelką moc all i wspaniałe power cuda and dokonuje. Wisdom are ready for us. Cała wszelka moc i wszelka mądrość jest gotowa we dla nas. Must just ask for it. Musimy o nią tylko prosić. When we call to the Lord for help. Kiedy prosimy Boga, wołamy do Boga o pomoc. Honor your Savior and believe that his help you receive. Więc uszanuj swojego Zbawiciela i uwierz, że jego pomoc będziesz mieć. We are coming to the last events of the history of this world. Zbliżamy się do ostatnich wydarzeń tego świata. Today devil is raising up big statue. Więc szatan dzisiaj wznosi wielki pomnik. And he's pushing all humanity to worship. Więc również popycha całą ludzkość, aby oddali cześć temu pomnikowi. Next year Pope is visiting Germany. Następnego roku papież będzie odwiedzi Niemcy. To unite Catholic and Protestant Church. W celu zjednoczenia kościołów protestanckich i kościoła katolickiego. Big test of faithful. Wielki test dla wierzących. Sunday law is here. Sunday law is... Sunday law. Niedzielny zakon. Mm-hmm. Więc prawa niedzielne właśnie we już know są. It all, my dear brother, sister. Więc wszystko to widzimy, wiemy o tym. All humanity is pressed. Więc cała ludzkość jest popychana w tym jednym kierunku. Are we ready to stand faithfully like these three young, brave men? I teraz należy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi stać jak tych trzech dzielnych mężczyzn? Oh, my dear brothers, sisters, it's not easy matter. To nie jest taka łatwa it sprawa. Is a victory. Tutaj chodzi o zwycięstwo. He that overcomes shall inherit all things. Ten, który zwycięży, odziedziczy wszystko. And I will be his God, and he shall be my son. Ja będę jego Bogiem, a on będzie moim synem. And we need to come into right relation. To our God. Musimy wejść we właściwy związek z naszym Bogiem. He is with us. On jest z nami. In the fire. On jest z nami w ogniu. All bondage was lost. Wszystko, co nas wiązało, zostało this picture. Bardzo lubię ten obraz. They were walking in fire with Jesus. Przechadzali się w ogniu z Jezusem. In the fire of God's love. I to był ogień Bożej łaski. In the fire of God's glory. W ogniu Bożej chwały. In the fire of God's miracles. W ogniu Bożych cudów. Oh, my dear brothers, sisters, this time is coming here. I drodzy bracia i siostry, taki czas przychodzi do nas. Only there can be God working through us to will and to do of his good pleasure. Tylko Bóg może pracować w nas, aby uczynić swoją wolę i to, co chce. Many of us need a
clearer understanding of what it means to be an overcomer by the blood of the Lamb and of the word of our testimony. Wielu z nas musi jeszcze zrozumieć, co to znaczy zwyciężyć przez krew baranka i przez słowo ich świadectwa. Can you imagine testimony of these three young brave men? A teraz wyobraźcie sobie, jakie świadectwo przedstawiłoby nam tych trzech dzielnych młodzieńców. Sometimes we are asking how today can be God's work accomplished. Więc czasem zadajemy sobie pytanie, jak dzisiaj, w dzisiejszych czasach, dzieło Boże ma być ukończone. Sometimes when I am passing many people in Bangladesh, 172 million people. Wyobraźcie sobie czasem, kiedy przechadzam się w Bangladeszu, mijam tych wszystkich ludzi, ponad 170 milionów ludzi żyjących w Bangladeszu. Lord, how rich these people? Zadaję sobie pytanie, Boże, jak mam dotrzeć do tych ludzi? This experience gives me idea. Ale to doświadczenie daje mi pewien pomysł na to. God has unlimited possibilities. Bóg ma nieograniczone możliwości. One day I was in one village, it was a Sabbath morning. Pewnego dnia byłem w sobotni poranek w pewnej wiosce. And my heart was beating. I moje serce, wiecie, biło mocno. Many people came. Wielu ludzi przybyło. There was a big road behind. Był była wielka tam droga z tyłu. And when they saw me, many people from this road was coming. I kiedy zobaczyli, że tam jestem, to wielu ludzi z tej drogi zaczęło właśnie do nas przychodzić. I was praying, Lord, what is your word for these people? I modliłem się więc, Boże, jakie słowo masz dla tych ludzi? And to my heart was a coming story about Bethesda Pond. I do mojego serca taka historia na temat Bethesdy została and, na moje serce. So when we started with songs, then I was speaking about Jesus. Więc zaczęliśmy od pieśni, a później zacząłem mówić o Jezusie. I wanted to present Jesus as a personal savior, not only as a physician. Chciałem przedstawić Jezusa jako osobistego zbawiciela, nie tylko jako uzdrowiciela. But when I started to speak about this paralyzed man lying there 38 years. Ale kiedy zacząłem mówić o tej historii tego sparaliżowanego mężczyzny, który przez 38 lat tam leżał. Four men carrying paralyzed man. W tym momencie czterech mężczyzn wniosło właśnie sparaliżowanego mężczyznę. And they placed him here. I położyli go. His eyes was looking to me. Jego oczy patrzyły w moim kierunku. Very begging for help. Prosząc o pomoc. So I do not look to him too much. Więc nawet nie patrzyłem zbyt na niego. Because I do not want to stay about Jesus only as a physician. Dlatego, że nie chciałem mówić o Jezusie tylko jako o uzdrowicielu. I want to represent him as a almighty personal savior. Zamiast tego chciałem pokazać go jako osobistego, wspaniałego, wszechpotężnego zbawiciela. But when I came to the point when Jesus asked this paralyzed man, do you want to be healthy? Ale w momencie, kiedy doszedłem do momentu w tej historii, kiedy Jezus zadaje mu pytanie, czy chcesz być uzdrowiony? No. And you know what he said, I have nobody to help me. I wiecie, pamiętacie, co on powiedział? No tak, ale nikt nie może mi pomóc. So Jesus said, arise. Jezus powiedział do niego, powstań. And take your mat, go home. I weź swoje łoże i chodź. And all this crowd was showing me by their finger on this man. I cały ten tłum tam w tym miejscu swoimi palcem pokazywał mi na tego człowieka. And I do not understood why. A ja nie mogłem zrozumieć dlaczego. But soon I realized. I wkrótce zrozumiałem. Oh, my heart was beating very fast. Moje serce, wiecie, mocno zaczęło bić. I was praying, Lord, please help me. Ja mówiłem, Panie Boże, proszę, pomóż mi. And I invited all these people to another village where was already our church built. Ja zaprosiłem tych wszystkich ludzi do kolejnej wioski, gdzie już mieliśmy zbudowane kościół. And then we finish our
presentation. Skończyliśmy nasze przemówienie. So I went backside. Więc wszedłem z powrotem tam do tyłu. But nobody moved. Ale nikt nie chciał nigdzie iść. Wszyscy zostali na miejscu. I suppose that they will go home. Mi wydawało się, że oni teraz odejdą do domu. But my brother who translated me. Ale mój brat, który tłumaczył mnie. He told me everybody waiting for prayer for this crippled man. Powiedział tak: słuchaj, wszyscy czekają, aby pomodlić się za tego sparaliżowanego mężczyznę. But I told him, you know, we do not want to do. These people just came from curiosity. Ja powiedziałem, wiesz co, nie chciałbym tego czynić, ponieważ ci wszyscy ludzie przyszli z ciekawości, żeby zobaczyć, co się stanie. So let us wait until they go home and then we will be praying for him. Więc ja powiedziałem, pozwól, że poczekamy, aż oni wyjdą, pójdą do domu i wtedy będziemy modlić się za tego człowieka. But he told me nobody will go home. A on mi powiedział, wiesz co, nikt z tego stąd nie wyjdzie i nie pójdzie do domu. Oh, this was for me very difficult time. To było bardzo trudne dla mnie. I prayed, Lord, what to do? Więc modliłem się, Panie Boże, pytając, co mam uczynić? And Jesus gave me good idea. I Pan Jezus dał mi dobry pomysł. Ah, pray loudly. Powiedział, módl się na głos. So it was a little encouragement for me. Więc dla mnie było to pewien taki pokrzepienie. So I told my translator, please let us go if it is so. Więc powiedziałem do mojego tłumacza, chodź, uczynimy to, jeżeli tak ma być. And I will be, let us pray loudly. Więc módlmy się na głos. Let everybody will understand this prayer. Tak, żeby wszyscy zrozumieli tę modlitwę. So we went and we kneeled down. Więc poszliśmy, uklęknęliśmy przy nim. All these people surrounded us. Wszyscy ci ludzie wokół nas. And when we start praying, i kiedy zaczęliśmy się modlić, there was a silent, zapadła cisza. Like you can hear needle. Można by, prawda, upuścić igłę i usłyszeć, and jak spada. I felt that God is with us. I czułem wtedy, że Bóg jest z nami. The Holy Spirit is touching human heart. Że Duch Święty dotyka serc ludzi. And after prayer, I grasp his hand. I po modlitwie uchwyciłem go za rękę. And I press him, please believe in Jesus Christ. I powiedziałem do niego, proszę, uwierz w Jezusa Chrystusa. And believe in power of our Savior. I uwierz mocy Jezusa Chrystusa. If it is his will, he can raise you. Jeżeli to jest jego wola, on może cię uzdrowić. But he will come soon. Ale on już wkrótce przyjdzie. So give him your life and your heart. Więc oddaj mu swoje życie i swoje serce. When I spoke with him, another people was pushing me, please come, pray for my mother, one man. Kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem jeszcze, to ktoś inny podszedł i zaczął mnie szarpać, mówić, chodź, musisz pomodlić się za moją mamę. So I shook his hand last time, please believe in the power of Holy Spirit. Więc po raz ostatni jeszcze uścisnąłem jego dłoń i powiedziałem, proszę, uwierz mocy Chrystusa. Then I stood and I left him. I w tym momencie puściłem go i odszedłem. And this man stood up. A ten mężczyzna wstał. No, and he cried loudly and praise the Lord. I on głośno krzyknął, chwała Panu. This man is walking until today, my brothers and sisters. Ten, drodzy bracia i siostry, ten mężczyzna do dzisiejszego dnia chodzi. And now when I am coming back to Bangladesh, I want to visit him because he's calling me. I teraz, kiedy wrócę do Bangladeszu, to chciałbym się z nim spotkać, ponieważ on dzwonił do mnie. Pray for him. Módlcie się za niego. He wants to be Christian. He wants to be as we are. On chce być chrześcijaninem. On chce być this z nami. Is this man. To jest ten mężczyzna właśnie. This is in moment after prayer. To jest moment po modlitwie. And we put him sitting because he was always falling backside. Więc to jest po tym, jak, prawda, podnieśliśmy go, żeby usiadł, bo za każdym razem, kiedy go podnosiliśmy, on z powrotem upadał. And when we commanded believe in power of Jesus Christ. I kiedy powiedzieliśmy mu, żeby uwierzył w moc Jezusa Chrystusa, he stood up. Wstał. Oh, God is so good.
Bóg jest tak dobry. And Jesus giving us a victory. I Bóg, Jezus daje nam zwycięstwo. He has all power. Ma wszelką moc. You know, another victory was with Elijah. I kolejne zwycięstwo to zwycięstwo Eliasza, które odniósł. He prayed and the fire from heaven came. Modlił się i ogień z nieba przyszedł. It's fire of Holy Spirit. I był to ogień Ducha Świętego. It touched all hearts of these people there. Dotknął on serc tych wszystkich ludzi tam. And then growing constantly stronger, the light progress increases. I rosnąc w siłę, to światło coraz bardziej jest wzmacniane. Until we have the full glory of the day. Aż do czasu, kiedy będziemy mieli pełną chwałę dnia. Oh, my dear brothers, sisters, moi drodzy bracia i siostry, we need to keep ever before us the course that Christ followed. It was an overcoming course. Musimy mieć przed swój wzrok skupiony na drodze, którą podążał również Chrystus. To jest właśnie ta droga zwycięstwa. Sometimes we are weak. Czasem jesteśmy słabi. But when we open God's word, ale kiedy otwieramy Boże słowo, and when we kneel down, i kiedy klękamy, as apostle Paul said, tak jak powiedział apostoł Paweł, daily we die, codziennie umieramy, but daily we, ale codziennie również wstajemy, jesteśmy zmartwychwstani z powodu Jezusa, because of His power, z powodu Jego mocy, because of His overcoming power, z powodu Jego zwyciężającej mocy. He never failed. Nigdy nie zawiódł. He was never discouraged. Nigdy nie był zniechęcony. Difficult times Jesus prayed. Nawet w tych najtrudniejszych momentach Jezus się modlił. And we can join to Him. I możemy się przyłączyć do Niego. Even in Gethsemane Garden. Nawet w ogrodzie Getsemane. And he was praying. I on modlił się. He overcame. I zwyciężył. Oh, my dear brothers, sisters, let us pray for each other. Więc, drodzy bracia i siostry, módlmy się za siebie nawzajem. Let all this project which was presented. Niech te wszystkie projekty, które zaprezentowaliśmy. Oh, will gain plentiful of precious souls. Aby przyniosły plon w postaci wielu drogocennych dusz. I am so happy that one project was the first, was only one child. I tak cieszę się, że w jednym z tych projektów na początku było tylko jedno dziecko. And finally 1,000. A w końcu 1,000. Oh, this is a Jesus strength. To jest moc Jezusa. This is a Jesus inspiration. To jest inspiracja Jezusa. Yeah, he is going, go forward. On mówi nam, idźcie do przodu. Go forward by faith. Idźcie do przodu, ale because wierzę. Because I am with you always. Dlatego, że jestem z wami na zawsze. And plentiful world is overpopulated. Świat jest, no jest zbyt dużo ludzi żyje na świecie. We cannot afford to do a hazard work for this world. Nie możemy, nie stać nas na to, żebyśmy taką rozrzuconą pracę, czyli taką nieskładną pracę w tym świecie. To work for our Savior Jesus. Ale szukamy. And he is telling, I am with you always. Sorry. I on powiedział, ale idźcie, ja jestem z wami zawsze. I would like to remember this experience. Chciałbym wam przypomnieć, czy też zapamiętać to właśnie doświadczenie. This is a pastor Mohenrom Rishti. To jest właśnie pastor Mohenrom Rishti. He was sent to Cheshire territory. Więc został on wysłany do terytorium, które nazywa się Cheshire. No Christian was there. Żadnych chrześcijan tam nie było. And when he came there, people said, go out, we do not need your God. I kiedy on tam przyszedł, to powiedziano mu, idź stąd, nie potrzebujemy twojego Boga. But he tried to work on rice field with the local people. Ale próbował on pracować tam w polu ryżowym z ludźmi, którzy tam mieszkali. Children was hearing stories about David and Daniel and Jesus. Więc dzieci słyszały od niego tę historię o Dawidzie, o Jezusie. One small boy said, "Mommy, please listen this uncle." I więc jeden z małych chłopczyk powiedział, "Mamo, proszę, posłuchaj, co ten wujek ma do powiedzenia." And she invited him at home.
I ona zaprosiła go do domu. And this was her first family. I to była pierwsza rodzina. She was the first woman. Ona była pierwszą kobietą. She opened heart for Jesus. Otworzyła swoje serce dla Jezusa. And she made decision to be baptized. I podjęła decyzję, aby być ochrzczoną. The whole heaven rejoiced. Całe niebo się cieszyło. Because in this territory millions of people living there was the first followers of Jesus. Ponieważ w tym całym terytorium, a miliony ludności tam żyło, to byli pierwsi naśladowcy Jezusa. Soon after baptism, niedługo po chrzcie, her small boy, jej mały chłopczyk, one morning, pewnego poranka, with other children, wraz z innymi dziećmi, they were playing games, bawili się w coś, they came to pond, podeszli do jeziora, there was a mat, there was a rainy season, do takiego stawiku. Stawik był, dookoła stawu było dużo błota, ponieważ to była właśnie deszczowa pora. And this boy fall underwater. I niestety ten chłopczyk wpadł do wody. And these children, when they saw it, i kiedy te dzieci to zobaczyły, oh, they were afraid, bardzo się bały, and they escape, uciekły. They said nobody. I nikomu nic nie powiedziałem. This boy stay underwater. I ten chłopczyk pozostał tam pod wodą. One hour, two hour, three hours, dwie, trzy godziny. Sześć godzin pod wodą przebywał. You know? And mother in lunchtime was asking children, where is my son? I mama pytała w trakcie obiadu dzieci, ale gdzie jest mój synek? And they said no answer. Nic nie powiedziały. They turn escape. Zamiast tego odeszły, uciekły. She was very curious. Bardzo zastanawiała się. She was crying his name. Ona wołała go. She was asking people, where is my son? Pytała ludzi, gdzie jest mój syn? Nobody knows. Nikt nie wiedział. So she was nervous. Więc zaczęła się denerwować. She was running. Zaczęła biegać. And when she ran around the pond, i kiedy tak biegała dookoła tego stawiku, she saw some big spot, big white spot underwater. Zobaczyła taką białą plamę wręcz pod wodą. She received some suspicious. I trochę ją to zaniepokoiło. So she called help. Więc zawołała o pomoc. And the people took this boy from a mat, from water. I ludzie przyszli i wyjęli tego chłopczyka z wody, z tego błota. He was full of water, he was dead. On był, w środku był, miał już dużo wody, on niestety nie żył. A lot of mud and grass in his nose, ears, flowers. Dużo błota, trawy w nosie, w ustach i wszędzie. You see, gods are punishing you because you become Christian. They... Co ci ludzie powiedzieli? Widzisz, Bóg cię teraz za to pokarał, że stałaś się chrześcijanką i w tym kierunku zmierzasz. Oh, she was a crash. She was a weeping. Ona była rozpaczona tym, płakała. She sent older son to this pastor. Wysłała swojego starszego syna do tego pastora. Pastor just came from another village of her mother, of his mother. Pastor właśnie wrócił z innej wioski, tam gdzie jego mama żyła. He wants to be there, but he had no peace. He just came back. On tam chciał zostać na trochę, ale jakoś nie miał pokoju w sercu, więc szybko powrócił. Pastor, please help us. What we should to do? Więc ona powiedziała: pastorze, pomóż. Co mamy robić? And he told me when I came there. Więc kiedy on mi powiedział, kiedy tam przyszedłem w to miejsce. All villagers gather together. Wszyscy ci mieszkańcy tej wioski przybyli. When they saw me, they become quiet. Kiedy mnie zobaczyli, ucichli. And now I know, now these people will listen what I will be doing. I ja wiedziałem, że ci ludzie teraz będą uważnie słuchać tego, co będę robił. They never saw a Christian funeral. Nigdy nie widzieli chrześcijańskiego pogrzebu. So he took this boy upon his arm. Więc wziął on tego chłopca w swoje ramiona. And he started to pray. I zaczął się modlić. Oh God Almighty, you are living God. Boże Wszechmogący, Ty jesteś żyjącym Bogiem. You are worthy to be worshipped and not snakes, crocodiles and frogs. You are worthy to be worshipped. Ty jesteś godzien chwały. And not
snakes or crocodiles. Mm-hmm. A nie jakieś tam krokodyle i węże i tak dalej. And you love us. I ty nas kochasz. You send your son. Wysłałeś swojego syna. And he know what is a hunger. I on wie, co to głód. And he died for us. I on zmarł za nas. And before he left heaven, he promised everybody who believe in me and is baptized will be saved. I obiecał, że każdy, kto uwierzy we mnie i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. So this pastor spoke into this prayer everything what was in his heart for these people. Więc ten pastor w tej modlitwie wypowiedział wszystko, co miał na sercu, co chciał przekazać tym ludziom. And suddenly, i nagle this boy moved, ten chłopczyk się poruszył. Open eyes, otworzył oczy. Ma, mama, he cried, i zawołał mama. And start once more breathing. I zaczął oddychać ponownie. Big miracle of resurrection become in Bangladesh. Wielki cud zmartwychwstania tam właśnie w Bangladeszu. I was in this place several times. Kilka razy byłem tam na tym miejscu. One day the past brother Passer was with me. I pewnego dnia nasz brat z Czech Passer był tam. You know him. He was here also. Znacie brata Passera, on również tutaj and był. And we came to this place where this miracle happened. I on przyszliśmy do tego miejsca, gdzie wydarzył się ten cud. This was here. Before here was water, now is the rice field. To było w tym miejscu. Wcześniej tutaj była woda, a dzisiaj jest tam pole ryżu. When we was there, we praised God from the whole heart. Kiedy tam się udaliśmy, to chwaliliśmy Pana z całego serca. Oh, God is giving us a victory. I Pan Bóg daje nam wspaniałe zwycięstwo. These people said, Pastor. Ci ludzie powiedzieli, pastorze. This boy was dead. Powiedzieli, pastorze, ten chłopiec był martwy. Who is your God? Kim jest Twój Bóg? We want to know your God. Chcemy znać Twojego Please Boga. Teach us from your Bible. Naucz nas z Twojej Biblii. Every day morning we will come to this place. Każdego poranka będziemy na to miejsce przychodzić. And you teach us. A Ty nas ucz. It was a half year. Pół roku minęło. Every morning he was teaching. Każdego poranka on tam w tym miejscu nauczał. There was a big baptism. Był wielki chrzest. And a new church was open. I nowy zbór został tam and na tym miejscu. These people said, now we know our Savior Jesus. I ci ludzie powiedzieli, teraz znamy naszego Zbawiciela. Now we go to our neighbors. Teraz pójdziemy do naszych and sąsiadów. We explain everybody. I każdemu będziemy wyjaśniać. Who is Jesus Christ? Kim jest Jezus Chrystus? He has all power. Ma wszelką moc. He is commanding to us. I nakazuje nam. Go to the whole world. Idźcie na cały świat. Heal the sick. I uzdrawiajcie and chorych. Raise the dead. I zmartwychwzbudzajcie martwych. And preach the everlasting gospel. I głoście Ewangelię wieczną. And for thus says the Lord. Bo tak mówi Pan zastępów. Once more it will be a little while I will shake heaven and the earth. I will shake all nations. Jeszcze tylko chwila, a potrząsnę niebem i ziemią i wszystkimi narodami. And please teach all of them what I commanded to you. Uczcie ich. Nauczajcie ich tego, co wam przekazałem. Baptizing them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. And don't be afraid. I nie bójcie się. Because I am with you always. Bo jestem z wami na zawsze. And you and will come the desire of all nations. I przyjdzie pragnienie wszystkich narodów. And I will fill this temple with the glory. Says the Lord of hosts. I tą świątynię wypełnię chwałą, mówi Pan. So consider your ways. Więc pomyśl o swoich ścieżkach. From this day I will bless you. Od tego dnia będę Cię błogosławił. I give you victory. I dam Ci zwycięstwo. Lord, thank you for victory which you are giving us through our Lord Jesus Christ. Więc Boże, dziękujemy Ci za zwycięstwo, które dajesz nam w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. And in that day I will
take you, my servant, says the Lord. Tego dnia przyjmę was, moje sługi, mówi Pan. And I will make you like a Zion ring. I uczynię was jak sygnet. For I have chosen you, says the Lord. Dlatego, że wybrałem was, mówi Pan ze My dear brother, sister, Jesus is coming soon. Więc moi drodzy bracia i siostry, Jezus przychodzi and he's giving us victory. I daje nam zwycięstwo. Let your name be glorified and praised. Niech Jego imię będzie uwielbione i chwalone. In you and in me. We mnie i was. To sing victorious song of Moses and of the Lamb. In glass of sea. Abyśmy mogli śpiewać pieśń zwycięstwa Mojżesza i Baranka with nad Morzem all our brothers, sisters from Bangladesh, Poland and all countries. Ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami z Bangladeszu, z Polski, ze wszystkich krajów. For he is worthy to receive all glory, power and the kingdom forever. Bo on jest godzien otrzymać całą moc i chwałę na wieki wieków. God bless you. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Amen. Dziękujemy bratu Milanowi za wygłoszone kazanie. Kiedy słuchałem tych doświadczeń, które były udziałem właśnie brata Milana i jego znajomych, w moim sercu, w moim myśle nie pozostało nic innego, jak tylko mówić: Panie, jesteś wielki, jesteś niesamowitym, cudownym i jedynym Bogiem. I Bóg daje nam tą nadzieję, Bóg daje nam tą pewność, że On przyjdzie wnet. I właśnie to jest tytuł pieśni, którą zaśpiewamy na zakończenie tego nabożeństwa. Pan przyjdzie wnet. Powstańmy, aby zaśpiewać hymn ku chwale Bożej. Holy, 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 our Father in heaven. Nasz drogi, święty, święty Boże w niebie.
from the depths of our heart in the name of your Son Jesus Christ. Z głębi serca i w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. We give glory to your righteous holy name. Oddajemy chwałę Twojemu świętemu. Thank you so much for all your blessing. Za wszystkie Twoje błogosławieństwa tak bardzo Ci dziękujemy. O Lord, specially thank you for your victory. O Panie, szczególnie dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo. Keep us in the feet of the cross. Trzymaj nas tam u stóp krzyża. Give us every day this Apostle Paul experience. Dawaj nam każdego dnia to doświadczenie, takie jak apostoła Pawła. With the Christ I am crucified. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I am no more a liver, but Jesus Christ the liver in me. Dłużej już, to już nie ja żyję, ale Jezus Chrystus żyje we mnie. O Lord, please keep all of us in your loving hands and palms. Drogi Ojcze, bądź z nami, utrzymuj nas w Twoich miłujących ramionach. Let will come any kind of circumstances. Niech jakiekolwiek okoliczności. O Lord, that we can be always in sight of your arms. Abyśmy zawsze byli w zasięgu Twoich miłujących ramion. Let your encouragement. Daj, aby Twoje pokrzepienie. Let your living promises. Aby Twoje żywe obietnice. Let your hand holding us and encouraging us. Niech Twoja dłoń, która nas pokrzepia. Guide us from one experience to another, from victory to victory. Niech prowadzi nas od jednego doświadczenia do drugiego, od zwycięstwa do zwycięstwa. O Lord, please outpour fullness of your Holy Spirit upon each of us. Boże, ześlij na każdego z nas pełnię Ducha Świętego. Let the fire of Holy Spirit burn out all our iniquities and the bad thoughts, words and the deeds. Niech moc Ducha Świętego wypali wszelkie złe rzeczy i złe słowa i czyny. And let the fire of your love burning in us with your Holy Spirit. I niech ogień Twojej miłości płonie w nas z Duchem Świętym. And guide us from city to city, village to village, person to person. I prowadź nas od wioski do wioski, od osoby do osoby. With your word, with your everlasting gospel. Twoim słowem i z Twoją Ewangelią. With the three angels' message. Z poselstwem trzech aniołów. With your medicine. Z Twoim drogocennym wherever you will send lekarstwem. Us. And prepare us to see you face to face. Gdziekolwiek nas poślesz, przygotowuj nas, abyśmy zobaczyli Ciebie twarzą w twarz. And Lord, take us home. I zabierz nas do domu. Our families. Nasze rodziny. And all which you are giving us. Wszystkich, których nam dałeś. To sing and to glorify you by victorious song. Abyśmy chwalili Ciebie pieśnią, zwycięską pieśnią. You are worthy to receive all glory, power and the kingdom forever. Godzien jesteś otrzymać całą chwałę i niebo na wieki wieczne. Let we can all hearing our new names from your lips. Tak, abyśmy nasze nowe imiona z Twoich ust mogli usłyszeć. With your almighty assurance words. Abyśmy z Twoimi pokrzepiającymi słowami mogli je usłyszeć. Well done, good and faithful servant. Rejoice in your Father's house forever. Dobrze, sługo, wierny i dobry. Wejdź do domu Ojca swojego. Your is a kingdom, your is a power, your is a glory forever. Twoje jest królestwo, Twoja jest moc. I Twoja jest chwała na wieki wieczne. In this wonderful, amazing name of our Savior, Jesus Christ. I w tym wielkim i wspaniałym imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Forever and ever. Na wieki wieków. Amen. 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 Nabożeństwo jest zakończone.